Dzień dobry. Witam po krótkiej przerwie. Nazywam się Anna Ziętek i z ramienia Krajowej Sekcji Młodych będę miała przyjemność poprowadzić dla Państwa ostatni w cyklu forum panel. Panel pod tytułem Solidarność wczoraj, dziś i jutro. Moimi i Państwa gośćmi dzisiaj będą pan Waldemar Bartosz z Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność. Michał Ossowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Oraz Ksenia Ulanowicz-Sienkiel, dział rozwoju i promocji NSZZ Solidarność. Ponieważ panel zaczyna się Solidarność wczoraj, dziś i jutro, a Jan Śpiewak wczoraj zarzucił, że mamy jakieś braki, niedobory, jeżeli chodzi o wiedzę o tym, jak historia związków i Solidarności się zaczęła. Panie Waldemarze, korzystając z pana doświadczenia, czy mógłby pan nam opowiedzieć, jakie pana doświadczenia, jakie wydarzenia skłoniły pana do zaangażowania się w związek zawodowy? Z jakimi wyzwaniami związek zawodowy zmagał się w przeszłości? Jakie były najważniejsze cele i osiągnięcia? Ja również kłaniam się. Bardzo cieszę się, że jesteście państwo z nami, czyli w Kielcach. Tam, gdzie i Sienkiewicz, i Żeromski, i Henryk Grudziński, mało kto o tym wie, że to są Kielce właśnie, znaczy on i Kielce. Proszę Państwa, tak, ja wczoraj oglądałem online również wypowiedź Janka Śpiewaka i on ma rację. Rzeczywiście nasza wiedza o ruchu związkowym, przepraszam za wyrażenie, ale jest zerowa. Ja nie tak dawno, lata lecą, chyba ze 2 lata temu, na jednym z takich spotkań tutaj w Kielcach, rozmawiałem z profesorem Gardawskim, który jest niekwestionowanym autorytetem, jeśli chodzi o wiedzę związkową i w ogóle różne aspekty działalności związkowej. I nie tylko, że doszliśmy do wniosku, tylko potwierdził, że on to jest zrozumiałe. Przez 5 lat była przerwa w działalności związkowej za PRL-u. Nie było tak naprawdę związków zawodowych. CRZZ był tylko pasem transmisyjnym rządzącej partii do tak zwanych mas, jak to jest 21. teza Lenina do mas. Natomiast była przerwa i ta przerwa musiała spowodować to, że w 80 roku, kiedy powstawaliśmy, tak naprawdę myśmy trochę macali tak na wyczucie, czym mamy być, jakie są cele. Oczywiście te cele wtedy to wyznaczały doraźna sytuacja, która była, zarówno społeczna, polityczna, zakładowa, samorządy i tak dalej, i tak dalej. O tym ówczesny tygodnik Solidarność właśnie pisał bardzo, bardzo obszernie. Natomiast jeśli tutaj koleżanka pani mnie pyta o moje doświadczenia są sprzed Solidarności. I dla mnie Solidarność była zwykłą konsekwencją pewnych wyborów, czy też może nie wyborów, też za duże słowo, postaw życiowych. Dla mnie to, co się stało w 76 roku, w 1976 roku, czyli protest robotników, był tą granicą wręcz życiową. Mianowicie wtedy, kiedy robotnicy w Radomiu, w Rususie, w Płocku wyszli na ulicę, domagając się nie tylko chleba, naprawdę nie tylko chleba, bo ja dnia następnego byłem już w Radomiu. Ja studiowałem w Lublinie. Dnia następnego byłem już w Radomiu. Mieliśmy pretekst, bo kolega, z którym mieszkałem, jego ciocia mieszkała w Radomiu, prawie że vis-a-vis Komitetu Wojewódzkiego. A więc mieliśmy pretekst, przyjeżdżamy do cioci. Bo jesteśmy biednymi studentami, może ciocia da placek albo coś i tak dalej. Ale oczywiście cel bezpośrednio to był taki, żeby spotkać się z tymi ludźmi. Oczywiście w tego dnia było bardzo trudno, ale jeśli mówimy o doświadczeniach związkowych, to było doświadczenie związkowe. Bo to pracownicy, to robotnicy wyszli na ulicę domagając się rzeczy elementarnych. Tych, które no dzisiaj są jakby oczywiste. Że nie może być podwyżki cen o 120%. Że nie może być tak, że nikogo się nie pyta w zakładzie, tylko dostają rozkaz, co mają robić. I tamte moje, ale to nie tylko moje, ale skoro pani o mnie pyta, no to moje doświadczenia, może nie tyle, że spowodowały, tylko utrwaliły to poczucie, czy też tą postawę, że trzeba żyć trochę też, no nie tylko dla siebie, trochę na zewnątrz. I od tego momentu w kilka osób, między innymi dzisiejszy również rzecznik prasowy naszego regionu, Andrzej Pawlik, to we dwóch rozpoczęliśmy, nie tylko my, ale jak już mówię o sobie, no niech będzie o sobie, zbiórkę no groszy, no jaka studencka kieszeń mogła być, żeby zawieść robotnikom.
też nie bezpośrednio, bo no dotrzeć w jakiś sposób ich poznać, kto to jest, przez KOR, przez Komitet Obrony Robotników. Szczególnie przez księdza Zieję, to jest w ogóle, to jest na inną spotkanie postać, bo to była postać niesamowita, ale to, co się później stało, czyli ruch opozycyjny, również ruch związkowy, bo pamiętajmy, że za PRL-u oczywiście to były pączki, czyli wolne związki zawodowe. To było to, które doprowadziło do Solidarności. Kiedy ja już wtedy pracowałem, skończyłem studia, jestem psychologiem, zacząłem pracować w poradni. Kiedy zaczęły się strajki, w Lublinie też, pamiętajmy, to był lipiec lubelski. To nie tylko sierpień, ale lipiec lubelski. Ja wtedy jeszcze dojeżdżałem na studia doktoranckie, więc jakby tam też byłem i na tych strajkach też byłem. I kiedy to się zaczęło i skończyło się porozumieniami sierpniowymi, to dla mnie to było oczywiste. To była jakby naturalna część mojego życia. Ja nie wskoczyłem w coś innego. To była kontynuacja. I jeśli tu pani mnie pyta o tą przeszłość związkową, to nie chodzi tylko o moją przeszłość związkową, bo tak naprawdę, kiedy już w tym dojrzałym związku zawodowym po 80 roku, przy wszystkich naszych doświadczeniach, przeróżnych doświadczeniach, więzieniu, no i takich różnych przecież wiadomych doświadczeniach, kiedy można było dotrzeć do literatury. Można było dotrzeć, proszę państwa, literatura na temat historii związków zawodowych jest rozproszona albo praktycznie jej nie ma. To w naszym regionie, dlatego że to jakby, to jest moje DNA. Właśnie w naszym regionie myśmy wydali taki skrypt, który kiedyś na KUL-u był obowiązkowy do zdawania historii. Mianowicie historia związków zawodowych, zarówno w świecie, jak i w kraju. Na pytanie, o Boże, nie tylko członków Komisji Krajowej, również mojego zarządu regionu, na pytanie, jaki był największy związek zawodowy przed wojną, nikt nie wie. I ja to rozumiem, bo skąd ma ktoś wiedzieć? No przepraszam. Tej literatury praktycznie nie ma, więc my trochę raczkowaliśmy. Trochę raczkowaliśmy, ale zupełnie ten cel był jednoznaczny. I dla mnie, ale myślę dla całego związku, to były dwa cele, takie bardzo ogólne. Upodmiotowić społeczeństwo, mówiąc ogólnie, żeby ludzie wiedzieli, że coś od nich zależy, że coś jest w ich rękach. Ale to jest po pierwsze, a po drugie, żeby to upodmiotowienie również dotyczyło sfery pracowniczej. Żeby pracownik nie czuł się robolem, bardzo często też tak jest, że drożej kosztuje w oczach wielu pracodawców maszyna, bo za nią trzeba 1 000 000 złotych na przykład zapłacić, ale niekoniecznie pracownik, bo się wymieni go i tyle. A więc, żeby również ten drugi cel, czyli sprawy pracownicze, przynajmniej, przepraszam wręcz za prawie prymitywne sformułowanie, żeby nie był gorzej ceniony jak maszyna. Że maszyna jest droższa, a pracownik jest tańszy. Tak być nie może. I te dwa cele, tak naprawdę, one zawsze będą celami takiego dojrzałego związku zawodowego. Upodmiotowienie społeczeństwa, bo niektórzy mnie pytają na przykład, dlaczego wy dzisiaj w Solidarności zajmujecie się polityką społeczną? No właśnie dlatego, że ono dotyczy całego społeczeństwa. No i po drugie, żeby w tym ogólnym kontekście upodmiotowienia, żeby nie zapominać, że dla nas tym chyba najważniejszym, no chyba jednak no, społeczeństwo jest najważniejszym, tą częścią to są ci ludzie, którzy żyją z pracy najemnej. Ktoś mówi, zaraz, ale jestem profesorem. No właśnie, żyjesz z pracy najemnej, z pracy umysłowej. Nie żyjesz z kapitału, nie żyjesz z odsetek, żyjesz ze swojej pracy. Czy to jest praca fizyczna? Dzisiaj tak naprawdę czystej pracy fizycznej nie ma. Przy cybernetyce, przy komputerach i tak dalej, nie ma takiej czystej pracy fizycznej, ale generalnie, czy żyjesz z pracy fizycznej, czy z umysłowej, to tak naprawdę jesteś pracownikiem najemnym. Ktoś cię najął, bo podpisał umowę, a ty się zgodziłeś być najęty, czyli świadczyć jakąś usługę za określone wartość, bo niektórzy mówią pieniądze. Pieniądze oddają wartość. To jest wartość mojej pracy. Na tyle społeczeństwo ocenia mnie, czyli wartość mojej pracy. I jeśli mogę, pewnie przydługą jak zwykle, na mnie mówią gaduła, tą wypowiedź zakończyć, to dokładnie to.
Takie były moje doświadczenia, a te moje doświadczenia, jak sądzę, są sumą naszych w ogóle i mojego pokolenia. To ja jestem pokoleniem właśnie lat 80. No, tak mówiłem, no, podczas studiów to były strajki, później powstawała Solidarność, aż do dzisiaj przecież. I do dzisiaj też powstaje Solidarność, jak to dobrze, że jesteście młodzi, bo to znaczy, że również kolejne pokolenia mają świadomość, że w tym kierunku należy iść. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Ja jeszcze pozwolę sobie dopytać, bo tutaj rozmawialiśmy o celach związków. Wspomniał pan, że ta historia jest znacznie wcześniej niż Solidarność. Ale jak Solidarność później wpłynęła na ten rozwój? Jaki wywarła wpływ na to, jak prawa pracownicze się zmieniały, sytuacja pracowników na rynku? Jasne. Znowu długo by mówić, ale jasne, mamy czas określony przecież przez organizatorów. Wiem, o której mamy kończyć. Otóż ja kiedyś napisałem, jest to wydawnictwo Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Ten album na 30-lecie i tam jest mój dość długi notabene artykuł na ten temat. Czy jesteśmy parasolem, czy bacikiem? A skąd ja to wziąłem, czy my jesteśmy? Czy parasolem, czy bacikiem? Nie wiem, czy pamiętacie państwo jako młodzi, dwa takie sztandarowe i zjazdowe jednocześnie, plakaty Solidarności. Pierwszy zjazd Solidarności, ten historyczny zjazd Solidarności, na który notabene miałem szczęście też być już, ten historyczny pierwszy zjazd Solidarności, plakat jego to był taki. To mniej więcej to było w rocznicę, kiedy związek narodził się. Idzie sobie berbeć w pięknej łączce, taki berbeć roczny i niesie rózgę. Pierwszy plakat. Po kilku latach, już po 89, był kolejny plakat, notabene autorem był Janusz z Poznania, Janusz, historyk sztuki. A, przypomnę sobie, ówczesny wiceprzewodniczący Komisji Krajowej. Kolejny plakat, parasol, biało-czerwony parasol z napisem Solidarność. Niektórzy to skojarzyli złośliwie, celowo złośliwie. Solidarność tutaj, tak, parasol rozciągnęła nad rządami, nad liberalnymi rządami. Pod spodem była Polska i Solidarność. Nad Polską i nad Solidarnością. Więc jak na to pytanie, co nam dała Solidarność, myślę, że dwie rzeczy naraz. Mianowicie, byliśmy i mam nadzieję, że zawsze jesteśmy, na straży takich elementarnych praw, przede wszystkim związkowych, ale również społecznych. Stąd ten bacik, że to nie jest tak, że zamkniemy oczy na coś, co jest nieprzychylnego dla pracowników i szerzej dla społeczeństwa. Ale z drugiej strony, i to nie ma sprzeczności, i z drugiej strony jesteśmy parasolem, nie nad kimś, nad Polską. Nad Polską, to jest ten pierwszy cel, ten ogólnospołeczny, żeby to, co się dzieje, żeby ono nie wymykało nam się gdzieś na boki, żeby nie było przeciw, żeby różne decyzje polityczne, społeczne, międzynarodowe nawet, nie w konsekwencji nie działały przeciwko nam. I gdyby rozpisując to na poszczególne wręcz inicjatywy ustawodawcze, to tak naprawdę, nie tak dawno, tak w moim regionie dyskutowaliśmy przed naszym zjazdem, który będzie dokładnie za tydzień, co by to było, gdyby tak naprawdę, gdybyśmy zamknęli oczy i powiedzielibyśmy, dobra, no dzisiaj się budzimy, dzisiaj mamy zjazd za chwilę, ale Solidarności nie było. No przepraszam bardzo. No też miałem taką szczęście, jak kiedyś dwukrotnie byłem w Sejmie, znaczy byłem posłem. I w pierwszej mojej kadencji zawsze Solidarności, dla jasności. Nie z jakiej innej partii, albo z poparciem Solidarności. Otóż przy pierwszej kadencji było coś takiego, jak trzeba było się przyjrzeć podstawowemu dokumentowi, jaki jest ustawa o związkach zawodowych i kodeks pracy. I to, wiecie co, to myśmy stworzyli. Ja byłem przewodniczącym zespołu. I co tam jest napisane? Układy zbiorowe pracy. Notabene niestety i z wykrzykiem na niestety, one za mało są do przodu z innych powodów i też jak mnie zapytacie o to, to też według mnie powiem dlaczego. Ale układ zbiorowy, czyli co? Żeby pracownicy, czyli związek zawodowy, żeby był rzeczywistym partnerem dla pracodawcy, bo wtedy jest układ. A układ to jest umowa. My się porozumiewamy, że tak, a tak ma być w naszym zakładzie, takie, a takie zasady, takie, a takie normy w naszym zakładzie mają, w zakładzie i również w branży,
mają obowiązywać. Gdyby nas nie było, być może nie byłoby tego. Ja kiedyś ze związkowcami z Litwy, ale dość dawno rozmawiałem, i oni mówią tak, u nas też jest dialog turystyczny. No i co? I mówi, no i nic. No i nic. Dlatego, że nie ma możliwości przeniesienia. Można narzekać, ja też narzekam, na naszą Radę Dialogu Społecznego, przecież to była nasza inicjatywa. To nawet jest ta najnowsza Rada Dialogu Społecznego, to jest inicjatywa Komisji Krajowej. Otóż nie byłoby tego dialogu społecznego, że można się spotkać i powiedzieć, znaczy nie chodzi o kawę tylko, kawa jest tylko, że tak powiem, dodatkiem, i powiedzieć, co boli również społecznie, co można wspólnie zrobić i wielokrotnie to się przeradza. Chodzi też o ten lokalny dialog, na przykład wojewódzki. Co można zrobić, żeby rzeczywiście tutaj coś naprawić? Bo problemy zawsze będą. Zawsze będą, ale problem jest po to, żeby go rozwiązywać, a nie po to, żeby stronę zniszczyć, jedną czy drugą. Czyli dialog to jest 3. 4. Jeśli dzisiaj, szczególnie dzisiaj, to porozumienie, które Piotr Duda podpisał z premierem, no przepraszam, jak w to się wczytamy, to są dokładnie nasze postulaty sprzed wielu lat. Nasze postulaty, związkowe postulaty. Oczywiście można mieć poczucie niedosytu, ale to jest normalne. Ja całe życie mam poczucie niedosytu społecznego, że coś można więcej, ale tych rozwiązań prospołecznych i propracowniczych by nie było, gdyby, jak zamkniemy oczy, gdybyśmy sobie pomyśleli, że nie ma solidarności. I to są takie ewidentne, namacalne dowody na konieczność wręcz dalszego nie tylko, że istnienia, bo to jest oczywiste, notabene. Ja za dużo dygresji czasami robię, ale dobra, to muszę powiedzieć. Notabene. Wielu by sobie życzyło, ja z wielu politykami się znam od wielu, wielu lat, z konieczności, bo widzicie, mój blond, to też wskazuje, że trochę lat i różne doświadczenia. Otóż wielu z różnych stron polityków znam. Też się nie wstydzę, że kiedyś z Tuskiem piłem piwo, bo on był zwykłym posłem, tak jak ja. W tym sensie, że to nie są obcy ludzie, ja się nie muszę zgadzać. To jest zupełnie co innego, czy ja się zgadzam, czy nie zgadzam. To jest zupełnie, nie zgadzam się dla jasności, nie zgadzam się. Ale wielu z nich mówiło tak, a bądźcie się związkiem, bądźcie. O Jezu, i etaty wam damy. Ale takim malutkim, nic nieznaczącym. Dawno temu, w latach 90., jeden ze znaczących polityków, nie powiem nazwiska, przyjechał tutaj do naszego regionu i mnie przekonywał, że ja przekonał wówczas... Kogo wówczas? Janusza Śniadka chyba. No, ówczesnego przewodniczącego, żebym przekonał. A może Mariana Krzakleckiego, żebym przekonał, że nasz związek jest za silny. Że ja za silny. Niech on se będzie. Ale on jest za silny, bo jak jest za silny związek, to kraj się nie rozwinie. Bo wy będziecie żądać, a tu trzeba środki włożyć w co innego. W kapitał. I w tym sensie, ta degresja nie jest przypadkowa, w tym sensie, to związek zawodowy, który się rozwija, który ma cele, który widzi, co jest, jest gwarantem wręcz, że, mówiąc bardzo prosto, że nie zejdziemy w kierunku oligarchii, w kierunku ustroju oligarchicznego. Gdzie będzie demokracja? Każdy pójdzie głosować. No i co z tego? A w Rosji to nie głosują, głosują. A co mają do powiedzenia? No nic. To też jest niby demokracja, bo jest kartka do głosowania. Ale de facto, że tak powiem, źródła władzy są inne. I dla mnie istnieje, szczególnie Solidarności, z całym szacunkiem dla ruchu związkowego, bo oczywiście ktoś mi kiedyś mówi, no jejku, powstają tam związki, nie, dlaczego? A, jeden z profesorów politologów w radiu ze mną dyskutował i powiedział tak, no ruch związkowy w Polsce jest rozbity, powinien być jeden związek zawodowy, no przepraszam bardzo. To myśmy bili się o pluralizm związkowy, o wielość. Również z tego względu, że konkurencja powoduje, że czy chcemy, czy nie chcemy, to nas zmusza też do pewnej pracy, do rozwoju. I ten rozwój, ten rozwój to jakby spada na was, czyli na młodsze pokolenie, to jest rzeczą oczywistą. I tym bardziej się cieszę, bo to oznacza, że jak patrzę na młodych, oni są wszędzie, że znaczy jest jeden bór, ale to też jest wasza robota, musi być wasza robota. Ja jestem dość często w fabrykach, no trudno, żeby nie być, nie? Jak się jest szefem regionu. W jednej z fabryk, ja nie wiem, ponad 50% są ludzie młodzi. 30 lat i nawet młodzi. Są w Solidarności. Nie mówię, że wszyscy, w dużym procencie. Ale mówią, ale nie. Nie. My nie chcemy współdecydować. My wiemy, co chcemy, to ewentualnie, jak to zrobicie, to będzie dobrze. Ale to oznacza, że istnieje zapotrzebowanie.
zapotrzebowani na ten ruch, który zmobilizuje, który spowoduje, że wiele pokoleń kolejnych będzie twórczych. Twórczych w sensie, że będzie no, co chcemy i jak chcemy i metody powiemy, jakimi chcemy działać. Przepraszam za długo, jak zawsze. Spokojnie, mamy czas, w razie czego będziemy interweniować. Natomiast wspomniał pan tutaj o układach zbiorowych, o dialogu społecznym. To są ogromne, potężne narzędzia, z których rzeczywiście warto korzystać. No i osiągnięcie, z którego jako związkowcy Solidarność możemy być dumni. Czy mógłby pan może jeszcze rozwinąć, dopowiedzieć, jakie lekcje z tego wszystkiego możemy wyciągnąć obecnie, biorąc pod uwagę prawa pracownicze, z czego możemy jeszcze korzystać, co jeszcze można rozwinąć, dopracować? Bardzo dzięki. Po pierwsze, to trzeba korzystać z tego, co już jest, czyli z tych rozwiązań prawnych, do których mamy dostęp, które są. Nie zawsze niestety do końca z tego korzystamy. To jest jakby moje doświadczenie ogólnozwiązkowe, ale po drugie, musimy starać się, ja kilkakrotnie na Komisji Krajowej o tym mówiłem i no, z naszym przewodniczącym wielokrotnie o tym rozmawiałem, mamy tę świadomość, ale co? Rozwinąć niektóre rozwiązania prawne. Dlaczego u nas tak naprawdę nie są rozwinięte układy zbiorowe ponadzakładowe, czyli branżowe? Praktycznie prawie ich nie ma. Praktycznie prawie ich nie ma. A dlaczego? Bo nie mamy strony. Są sekcje branżowe, czyli mamy stronę, bo sekcja branżowa, związkowa to jest strona związkowa. Pierwszy przykład, ja tam wczoraj czy przedwczoraj byłem w MESCO, w tej fabryce zbrojeniowej. Jeden z największych w Polsce, ale siedziba jest tutaj u nas w Skarżysku Kamiennej. No i oni też mówią, że trzeba by jednak jakiś układ, większy układ zbiorowy, no jest ta komisja trójstronna branżowa, gdzie tam pracodawcy i tak dalej, to jest za mało, bo chodzi o to, żeby pewne kierunki były zapisane, żeby to nie było, że dzisiaj jest tak, a jutro jest inaczej i tak dalej. No i mówimy o układach zbiorowych, oni mówią, no dobra, no wszystko w porządku, u nas jest jakiś związek pracodawców tam takiego przemysłu siakiego, ale wewnątrz zbrojeniówki. Tylko żaden z tych związków nie chce sobie zapisać do statutu, że jest stroną układową, że jest stroną układową. I ja ich rozumiem w tym sensie, że to jest ich biznes. Możemy wszędzie być, my mówimy, że reprezentujemy, ale wcale nam się nie śpieszy do zawierania układów zbiorowych, bo to zobowiązuje. Jak to zrobić? No wydaje się, że to jest proste, no ale to trzeba znaleźć jeszcze lobby w parlamencie. Mianowicie chodzi o ustawę o związkach pracodawców. I wystarczy, no tak się ładnie mówię, wystarczy, ale to trzeba jeszcze przekonać, wystarczy wprowadzenie zapisu do tej ustawy, że jakikolwiek związek pracodawców jest reprezentatywny, czyli ma prawo zasiadać w Komisji Dialogu Społecznego Wojewódzkiej, Komisji Dialogu Społecznego, jeśli ma zapisane, że jednocześnie jest zdolny do układów. Jak jesteś zdolny do układów, proszę bardzo, jesteś reprezentatywny. Jeśli nie jesteś zdolny, bo nie chcesz, no to nie możesz być reprezentatywny, bo jesteś tylko i wyłącznie pewną grupą lobbingową, a nie stroną społeczną. To nie jest takie proste, bo wielu pracowników, bo pracowników to na pewno nie, ale wielu polityków tak nie myśli. Wielu polityków myśli, no dobra, no pracodawca ma prawo, niech sobie inwestuje, musi mieć swobodę, musi mieć bardzo szeroką swobodę. Ale jak jest bardzo szeroka swoboda, która nawet uniemożliwia korzystania, bo przepraszam, no jest prawo o układach zbiorowych pracy. No i co z tego, że ono jest? Jak nie ma strony do układów, czyli go nie ma tak naprawdę, to prawo jest nierealizowane. Czyli mówiąc wprost, niektórzy mówią, że na przykład na zachodzie w niektórych krajach nie ma płacy minimalnej. Pewnie ja bym chciał, żeby w całej Europie była płaca minimalna, nie? Chciałbym, źle mnie nie zrozumcie, chciałbym, ale czasami się nie dziwię, bo w takich Niemczech na przykład, we Francji szczególnie, bo ja tam byłem i trochę jakby związkowcy z Francji pokazywali mi, jak to jest. Otóż tam na poziomie przynajmniej półrocznym w każdej branży negocjuje się w układzie zbiorowym płacę minimalną, tak zwaną SMIC. No to przepraszam, jeśli ja sobie wynegocjuję w mojej branży płacę minimalną i jest na to zgoda, no to jest okej. Okay. No ale żeby to było, no to musi być taka możliwość, że pracodawcy muszą być zobligowani, żeby usiąść do stołu negocjacyjnego. Bez tego prawo jest martwe. Mamy prawo układowe, ale tak naprawdę w dużym stopniu jest martwe. Znowu za długo. Czyli jest nad czym pracować? Ojej, to tylko dotknąłem pewnych rzeczy. Pewnie do jutra byśmy nie zdążyli, gdybyśmy po kolei próbowali to opowiadać o tym.
jest też kontynuacja, bo na pewno część z tego, co dotychczas się zadziało, jest w tej chwili kontynuowane przez młodych związkowców. A czy pana zdaniem jest szansa, może nie tyle szansa, jakie cele i wyzwania obecnie Solidarność powinna wziąć na siebie i związkowcy? Z mojego punktu widzenia, tu każdy ze związkowców, i to wcale nie będzie się burzyło naszą ogólną politykę związkową, ale z mojego punktu widzenia to jest tak. Wiele rzeczy nam brakuje, a dzisiaj o tym mówiliśmy u nas w biurze. Nie polityki, tylko patriotyzmu związkowego. I znowu dotyczą czegoś, co rzadko się o tym mówi. I to nie jest tylko mój wymysł. Jak tam dawno, dawno temu byłem na zaproszenie EVL-CIO, czyli tego największego w świecie związku zawodowego w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, i obserwowałem negocjacje właśnie układu zbiorowego w Seattle, w samolotach, w Boeingu. Wiecie, od czego zaczynają? To jest niesamowite. Patriotyzm związkowy, nawet wpisują to do układów zbiorowych. Jakie według związku, no tam to jest de facto jeden związek, oczywiście one są branżowe, ale centrala jest jedna, EVL i CIO, bo to dwa związki się połączyły, EVL i CIO. Otóż patriotyzm związkowy to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego jestem w tym, a nie w innym związku? Związków jest wiele. Dlaczego jestem w Solidarności? To jest podstawowe pytanie. Ja w ogóle namawiam państwa, jeśli państwo tylko zechcecie skorzystać ze mnie, ja bardzo chętnie pojadę wszędzie na koniec świata. Ja z zawodu jestem psychologiem. Oczywiście ja nie jestem psychologiem na co dzień, nie mam gabinetu psychologicznego, ale przepraszam, no, z wiedzy i doświadczenia psychologicznego korzysta się wszędzie i zawsze, szczególnie w pracy. Otóż ja namawiam wręcz państwa do tego, żebyście zrobili, bo to jest najlepsza metoda. Anonimowo niech to będzie. Bo ja wiem, że tam jak się napisze nazwisko, to ktoś się krępuje, czy to jest ładnie, czy to jest dobrze, czy to jest akceptowane. Niech będzie anonimowo. Proste pytanie. Dlaczego jestem w Solidarności? Jestem bardzo ciekaw. Nie dlatego, że jestem podejrzliwy, tylko jestem bardzo ciekaw, jeśli chodzi o odpowiedzi. Ja dość często to robię. Niech wszyscy chcą odpowiadać. Ale też bez nazwiska. Bo mnie to już nie interesuje konkretnie, jak Jan Kowalski odpowiada, tylko jaka jest świadomość nasza. Ale to jest też nasza, mojego pokolenia wina. Tu bije się w piersi. Że nie bardzo, że tak powiem, odpowiadamy wprost na to pytanie. Ale to nie ma sensu odpowiadać, że ja tu usiądę i was nauczę. To jest kompletnie bez sensu. Każdy z was wie, dlaczego jest Solidarność. I to trzeba wydobyć. I to trzeba wydobyć też na światło dzienne. Bardzo często, bo mówię, ja czasami to też robiłem tu u mnie w regionie, u nas w regionie, nie u mnie, bo to nie jest mój region, to jest nasz region. Otóż bardzo często to są tak zwane proste odpowiedzi. No bo tu mi wynegocjują dobre rzeczy. Fajnie. To jest jeden z powodów. Fajnie, czyli jesteśmy skuteczni. Niektórzy mówią, dlatego, że tu jest fajna atmosfera. Fajnie, to też jest fajne. Są różne motywacje i myślę, że dobrze by było, abyśmy sobie zrobili taki katalog motywacji, dlaczego ja jestem w Solidarności. To jest po pierwsze, a po drugie, biorąc pod uwagę również historię różnych związków zawodowych, również w Polsce, jak i w świecie, pewne nurty ruchu związkowego, bo to nie jest tak, że jest jeden nurt związkowy, to nie jest prawda, różne nurty w ruchu związkowym, przypatrzyć się, które, że tak powiem, nas by fascynowały. Czyli mówiąc wprost, które z nich, z tych nurtów dla nas pociągają, które są atrakcyjne i dlaczego one są atrakcyjne. Więc pierwsza rzecz, to jest patriotyzm związkowy. Odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego jestem w Solidarności, ale to rodzi sobą następną konsekwencję. Jak rozmawiam z kimś, to mówię mu, dlaczego powinieneś być w Solidarności. Jakie są okoliczności, jakie są argumenty przemawiające za Solidarnością. To jest po pierwsze. Po drugie, mamy takie też poczucie, może nie tyle, że małej sprawności, bo tego to nie, ale bardzo często ludzie mi mówią tak. Ja płacę składkę tak jak do ubezpieczalni i tu jest pełna zgoda, bo związek jest niejako, nie dokładnie, ale niejako takim towarzystwem ubezpieczeniowym. Płacę składkę i muszę wiedzieć, co za to mam. Jak płacę składkę ubezpieczeniową, nie wiem, na życie, to ja wiem dlaczego. Jak płacę tam wypadkową, to wiem dlaczego. I dlatego też jak płacę składkę na związek, czy związkową składkę, to muszę wiedzieć dlaczego.
I mam wrażenie czasami, ja mówię o przeciętnym członku związku, że jakby nie do końca dostarczamy wiedzę, jakie są usługi, bo za to powinny być usługi. I są, a to prawne, a to finansowe i tak dalej, i tak dalej. I z jakich usług w związku możesz korzystać? To są notabene, zresztą jak tutaj pani, jak koleżanka jest z działu z organizacji, doskonale o tym wie, że ludzie mówią, no dobrze, my chcielibyśmy wiedzieć, co za to mamy. A jak skoro chcemy wiedzieć, czyli nie do końca wiemy. Bo jak gdybyśmy do końca wiedzieli, to byśmy się nie pytali, że chcielibyśmy wiedzieć. I trzecia rzecz, ktoś może powiedzieć, ale to są bardzo płytkie rzeczy. Tak, to są bardzo życiowe rzeczy. To są sprawy, o które przecięty związkowiec, czy też pracownik, niekoniecznie związkowiec, pracownik się pyta. Bardzo często do nas, do regionu, nawet poza zakładem pracy przychodzą ludzie i mówią, ja bym się zapisał do Solidarności, tylko co ja z tego będę miał? Bardzo proste pytanie prostego człowieka. Co ja będę miał, jak się zapyta? Czyli to jest pytanie o ofertę, jaką związek może dać. I ta oferta musi być bardzo czytelna. Wiem, że mamy ulotki i tak dalej. Ja to wszystko wiem, oczywiście, że wiem i to akceptuję. Ale chodzi, a czy to też jest pewna nasza niedogodność, ale to nie od nas tylko zależy. Z całym szacunkiem, bo dla mnie ja jestem w ogóle fanem tygodnika, wręcz fanem tygodnika, ale to myślę, że naczelny o tym wie. Natomiast niestety nasze medialne dotarcie do, nie tylko do związkowców, do społeczeństwa nie jest za szerokie. I to jest kolejna rzecz. Każda organizacja, jeśli coś chce znaczyć również społecznie, to musi mieć też możliwość dotarcia szerszego do społeczeństwa. Ja wiem, że na tygodnik naprawdę, my za mało płacimy na tygodnik, naprawdę. Ja wielokrotnie powiedziałem, że to powinno być znacznie więcej. Tygodnik powinien być ogólnodostępny do każdego członka związku, ale to związek za to powinien zapłacić. We Francji jest tak, tam trochę jest inny ten ich pismo, to znaczy jeden ze związków, że każdy członek związku dostaje pocztą tygodnik, pismo. Nie tylko mailowo też, ale papierowo. A oni mówią dlaczego? No mailowo to otworzę i zapomnę, co jest. Tak bywa. Papier ma to do siebie, że papier się trzyma, papier się przechowuje, papier się pokazuje, papier się wywiesza, papierem cię częstuje. Ja ci pożyczę. Przeczytaj to sobie. A więc, to nie chodzi mi tylko o tygodnik Solidarność, chociaż to jest podstawowe nasze pismo, ale o nasz wpływ medialny na szeroką bazę społeczną, nie tylko na związkowców. Bo jeśli gro Polaków nie będzie wiedziało o związku, to skąd ma wstąpić do związku? Nie da się ukryć, coś w tym jest i zdecydowanie mamy jeszcze nad czym pracować. Ale skoro przy obecnych wyzwaniach jesteśmy, to ja bym tak płynnie chciała przejść do Solidarności dziś. Michale, ty też masz za sobą bogate doświadczenie w Solidarności, w związku zawodowym, także organizatorem byłeś. Powiedz mi, czy z twojej perspektywy wyzwania i cele, o których wspomniał przedmówca, są aktualne? Czy widzisz coś jeszcze, na co powinniśmy zwrócić uwagę? To jak najbardziej są aktualne, są i będą. I może nawet bardziej są dzisiaj aktualne niż jakiś czas temu były, bo świat się troszeczkę zmienia, nawet bardzo się zmienia w zasadzie w ostatnich latach. I te wszystkie wyzwania, o których tutaj pan przewodniczący mówił, one są nad wyraz słuszne. Związek zawodowy, no może ja bym tutaj tylko jedną rzecz skorygował. Ja kiedyś przez lata myślałem, że związek musi mieć ofertę, że związek musi być atrakcyjny pod tym względem. Tak jak się czasami mówi, Solidarność powinna być sexy, powinna być taka przystępna. Ja uważam dzisiaj po latach, patrząc na swoje doświadczenie, uważam, że powinna być przede wszystkim skuteczna. I Solidarność jest największym, najlepiej zorganizowanym związkiem zawodowym w Polsce. I to mówię z pełnym przekonaniem, bo to jest fakt. I dlatego jest też najbardziej skutecznym związkiem zawodowym w Polsce. Nie ma równie skutecznego związku zawodowego jak Solidarność. I to jest jej podstawowa wartość,
którą my rzeczywiście troszeczkę za mało pokazujemy. Czasami się skupiamy na tym, jak byłem, pracowałem w dziale rozwoju związku, to takie najczęściej zadawane pytania to były, ale składki są za wysokie, a w innym związku to mamy niższe składki, albo w ogóle tam nie ma składek, a to jakbyście mieli jakieś ubezpieczenie, jakieś tam coś, no to byłoby fajnie, jakieś wyjazdy, jakieś paczki na święta, no to są te rzeczy, które najczęściej interesowały wtedy pracowników. No i tutaj do pana przewodniczącego wypowiedzi chciałbym też odnieść. No należy sobie zadać jedno podstawowe pytanie. Po co ty jesteś w związku zawodowym w ogóle i dlaczego jesteś w Solidarności? No jeżeli ty chcesz dostać paczkę na święta ze składki, którą sam płacisz, no to trochę to bez sensu. No to nie płać tej składki, weź po prostu sobie kup tą paczkę i będzie z głowy, tak? Jeżeli ty chcesz dostać jakiś ciekawy produkt, ubezpieczenie, coś tam, no to jest mnóstwo instytucji, które benefity różnego rodzaju rozdają, tak? Nie na to powinny iść składki związkowe, na benefity, na jakieś tam przyjemności tego typu, tylko na to, żeby związek był skuteczny. Przede wszystkim skuteczny. A skuteczny będzie wtedy, kiedy będzie posiadał bazę. I Solidarność taką bazę posiada. To, co czasami jest no, problemem dla każdej dużej organizacji, ale Solidarność jest związkiem regionalno-branżowym. Posiada struktury regionalne, zakładowe, posiada struktury branżowe, strukturę centralną. Każda z tych struktur odpowiada za określoną część działalności. Inne problemy rozwiązuje się w zakładzie pracy i z innymi problemami się mierzą działacze związkowi i związkowcy, którzy w tych zakładach pracy pracują. I one są bardzo, bardzo ważne, fundamentalne, bo one są najbliżej nas. No ale wielu tych problemów nie rozwiążemy na szczeblu zakładowym. Bo musimy je przenieść czy na szczebel branżowy, czy na szczebel regionalny, czy na szczebel centralny. I Solidarność to zapewnia. I tutaj też pan przewodniczący podawał takie przykłady, choćby to ostatnie porozumienie podpisane z rządem. Ale ja tutaj jeszcze bym to rozwinął, tak? Bo tych rzeczy jest wiele no są, i one się nie kojarzą w ogóle z Solidarnością. To jest coś, co mnie najbardziej zastanawia. Płaca minimalna. 3 miliony pracowników jest na płacy minimalnej. 3 miliony pracowników. To Solidarność rok w rok walczy i to ciężko walczy o to, żeby ta płaca minimalna rosła. To Solidarność walczy dla 3 milionów pracowników, z których przecież nie są ci, oni są, niektórzy są w innych związkach zawodowych, niektórzy są w Solidarności, niektórzy nie są nigdzie. I ta Solidarność załatwia ten problem, rozwiązuje go, dzięki temu, że jest tak dużą i silną organizacją. Obniżony wiek emerytalny, syndrom pierwszej dniówki, teraz likwidacja dodatków do minimalnego wynagrodzenia ostatniego. Umowy śmieciowe. No przecież to był potężny problem. Ja wchodziłem na rynek pracy w 2002 roku. Bezrobocie wynosiło gdzieś tam w granicach 20 paru%. Pracy nie było. Nie było. Myślę, że dzisiaj młodzi ludzie dzisiaj, jak na przykład mówią, że no gdzieś tam jest niedobrze czy jest trudno, to myślę, że nie do końca mają świadomość tego, co to znaczy, jak nie ma pracy. Jak człowiek szuka pracy wszędzie i nie może jej po prostu nigdzie znaleźć. Nie ma. A jeśli proponują ci pracę, mnie zaproponowano pierwszą pracę, to pamiętam, jak dzisiaj to było tam 1200 zł brutto. Jak sobie to na rękę było tam, nie pamiętam, 700 tam ileś złotych za pełną etatową pracę, minus koszt biletów, miałem kawałek, żeby dojechać do tej pracy, to tam były jakieś kolejne tam ze 200 zł. Ja wróciłem do domu i mówię do żony, no ale to ja 500 zł mi zostaje. To po co mi ta praca? Co ja z tym mam zrobić? Przecież ja, a czynsz za mieszkanie tam 360 zł wynosił. No to co mi zostało, jak zapłaciłem czynsz? 100 zł? 120? Bo tak był skonstruowany rynek. I to związki zawodowe. Tak naprawdę uważam, że Solidarność jest, a zwłaszcza w ostatnich latach, jest ja bym to... Dwa takie są wydarzenia w historii Solidarności. To pierwsze niekwestionowane, to mamy rok 80, 89, obalenie komunizmu. I uważam, że drugi rok to jest drugie takie wydarzenie, to jest to, co się dzieje w ostatnich latach. To jest niesamowita ofensywa Solidarności. Niesamowita ofensywa. I tak naprawdę mówi się o nas, że często takie też słyszę zarzuty, że jesteśmy, nie wiem, przystawką PiS-u, że jesteśmy upolitycznieni. To jest nieprawda, jest dokładnie odwrotnie. To teraz obecna opcja rządowa realizuje program Solidarności. To oni realizują program Solidarności. To jest ogromny sukces Solidarności, że udało się przekonać partnera, ktokolwiek tym partnerem by nie był, ale rządzących do tego, żeby wdrożyli program Solidarności. On jest po prostu konsekwentnie realizowany. To można sobie to sprawdzić. Jakie Solidarność miała postulaty od lat? I poprzednie rządy no, nie były zainteresowane, bo były zainteresowane tym, o czym tutaj też na tym forum było mówione, że
dużo się mówiło o tym, że no, mamy mieć niskie koszty pracy, że no, trzeba w kapitał inwestować, tak, bo biznes się musi rozwijać. Jak się będzie rozwijał biznes, to będzie fantastycznie. I mieliśmy kryzys roku 2009, uelastyczniony rynek pracy i co się stało? Zapaść. Mamy dzisiaj drugi kryzys, tak, falę kryzysów w zasadzie. Mamy COVID, mamy wojnę. I mamy zupełnie inne podejście do rozwiązania kryzysu. Zainwestowanie w człowieka, zainwestowanie w pracownika. I co robi Solidarność? Solidarność walczy o tarcze antykryzysowe. I co mówi Solidarność? Mówi tak, będą tarcze dla tych firm, które nie będą zwalniać pracowników. I to jest zupełnie odmienne podejście do Solidarności, do myślenia o gospodarce. I to są ogromne zasługi Solidarności. Ja myślę też, że warto to pamiętać. My sami tego często czasami nie mamy świadomości. Nie mówimy tego, nie przebija się do społecznej świadomości, ale to bardzo wyraźnie trzeba powiedzieć. Jesteśmy najskuteczniejszym związkiem zawodowym w Polsce. I liczba rzeczy, które dokonaliśmy, to jest... Ja tu nawet nie potrafiłbym chyba wymienić, bo to długo musiałbym mówić, gdybym miał to wszystko wymieniać. Tak? No, ale chociażby właśnie umowy śmieciowe, syndrom pierwszej dniówki, płaca minimalna, obniżenie wieku emerytalnego i pewnie wiele, wiele jeszcze innych rzeczy. I to całe porozumienie z rządem, które dzisiaj zostało podpisane. To mamy dodatkowo emerytury pomostowe. Ktoś powie, a po co nam dzisiaj emerytury pomostowe? No to powiedzcie do tym, którzy pracują na budowie przez 20 lat. I pracują albo w upale, albo w zimnie. Powiedzcie im, po to są emerytury pomostowe, bo ci ludzie pracują w innych warunkach niż, nie wiem, my pracujemy sobie w banku, pracujemy sobie gdzieś tam, tak? Nam one nie są potrzebne, my z nich nie skorzystamy. Będziemy pewnie pracować jeszcze dłużej niż do 65 roku życia, ale to nie wszyscy tak mają dobrze. I są ludzie, którzy pracują naprawdę w ciężkich warunkach i to im są potrzebne te emerytury pomostowe. Tak? Tak, i to jest kolejne świadczenie, to jest kolejna rzecz, którą Solidarności udało się zrobić. Dziękuję. Niejako swoją wypowiedzią ubiegłeś moje kolejne pytanie o takie szczególne osiągnięcia Solidarności, z których powinniśmy być dumni, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Przejdę zatem do kolejnego pytania, jeśli chodzi o twoją perspektywę organizatora. Jakie narzędzia, jakie strategie dostrzegasz w działaniach Solidarności w chwili obecnej? Czy dialog społeczny tutaj rzeczywiście dochodzi do głosu? Dialog związków zawodowych z pracodawcą, z rządem? No tak, te wszystkie elementy. Tutaj też o tym właśnie mówiłem, że Solidarność jest najlepiej zorganizowanym związkiem zawodowym w Polsce, bo ponieważ my na każdym z tych elementów jesteśmy w stanie działać i jesteśmy skuteczni. Na szczeblu zakładowym mamy struktury, które pomagają nam w prowadzeniu dialogu z pracodawcą na szczeblu zakładowym. Na szczeblu branżowym mamy struktury, które pozwalają nam prowadzić dialog. Także jeśli chodzi o całe branże, czy też rozwiązywać problemy branż. Na szczeblu centralnym, tu pan przewodniczący mówił, Rada Dialogu Społecznego, ale też to, że jesteśmy tak dobrze zorganizowani, powoduje, że my możemy być też partnerem dla rządu. I powinniśmy być. I uważam, że w Polsce mamy 17 milionów pracowników. I uważam, że każdy z nich powinien być w związku zawodowym. I teraz te 17 milionów pracowników, jak było w związku zawodowym, niech będzie nawet połowa. To gwarantuję wam, że każda ekipa rządząca zaczynałaby rozmowy w ogóle jakiekolwiek od przyjścia do Solidarności i spytania się, to jak się dogadujemy, co potrzebujecie. Wszystko na poziomie legislacyjnym można byłoby załatwić. Tak? I teraz jeszcze wracając do tego wcześniejszej mojej wypowiedzi. My, idąc do pracowników, mówiąc im o tym, że powinni być w związku zawodowym, nie musimy szukać tak naprawdę jakichś bardzo enigmatycznych rozwiązań. Nie potrzebujemy ich kusić. My nie musimy być sexy. My musimy po prostu im powiedzieć, słuchajcie, no przecież to wy robicie dla siebie. To wy to robicie dla siebie. No nie, i ta Solidarność i tak to dla was robi. Ale może zrobić dużo więcej, jak nas będzie więcej. Bo wtedy wyobraźcie sobie manifestację na przykład, oczywiście to jest ostateczność, ale wyobraźcie sobie manifestację, na którą przyjeżdża, nie wiem, 6 milionów ludzi do Warszawy. No to jaki rząd, jaki by tam nie był, liberalny czy taki, no nie ma opcji. No każdy musi po prostu usiąść i grzecznie spytać, co potrzebujemy, tak? Bo nikt tego nie zaryzykuje. 10 milionów wystarczy, żeby wygrać wybory prezydenckie, tak? No to kilkumilionowy ruch związkowy, no to jest po prostu... sprawa, której nie można lekceważyć. I trochę tego brakuje i trochę mówienia o tym, i to prawda, że media związkowe powinny być silniejsze, że
nie są tak silne, jak być powinny. Natomiast no, staramy się oczywiście to robić. Nikt za nas tego nie zrobi, słuchajcie. Nikt nas nie puści do telewizji, nikt nie będzie za nas mówił, bo też takie tutaj przysłuchiwałem się debatom i były takie głosy, no tak, no za mało jesteśmy w przestrzeni medialnej, za mało mówi się o sprawach związkowych. No oczywiście, a kto ma interes w tym, żeby mówić o sprawach związkowych? Kto? Przecież ci ludzie, którzy tworzą te media, pracodawcy, oni nie są w ogóle zainteresowani. W ogóle nie są zainteresowani budową ruchu pracowniczego. Dla nich najlepiej, jak każdy z nas będzie siedział osobno i nie będzie w żaden sposób się łączył. No my musimy sami o tym mówić po prostu. Wykorzystywać nasze media, wykorzystywać nasze media społecznościowe. Ile, zobaczcie, często patrzcie na członków związku, ile, jak gdzieś wyjeżdżamy sobie na wakacje, sobie robimy fotek i piszemy, o kurczę, tu byłem, tam byłem, o jak fajnie, a sobie tam na rowerze przejechałem 100 kilometrów. A ilu członków Solidarności z tych ludzi zamieszcza sprawy związkowe? My się tego co, wstydzimy? My nie chcemy? My uważamy, że to jest takie niefajne, bo ja tam, ktoś się dowie, że ja Solidaruch jestem, tak? Ale przecież co ja złego robię, że ja walczę o swoje prawa pracownicze, się mam tego wstydzić, że dla 3 milionów, 3 miliony ludzi będzie miała wyższą płacę minimalną? Dzięki temu, że ja jestem w Solidarności, tak, dzięki temu, że płacę składki. I wy wszyscy, co płacicie składki. To kto się tu powinien wstydzić? Kto się powinien wstydzić? Bo mi się wydaje, że to nie my się powinniśmy wstydzić, tak? I to jest wszystko w nas, wszystko od nas zależy tak naprawdę. Jeśli my to będziemy robić na każdym polu, na jednym kroczku, tak jeszcze właśnie nawiązując do tego pytania, na Facebooku, na Twitterze, w rozmowach ze znajomymi, to my budujemy wielką siłę. Tak, słuchajcie, narodziła się Solidarność. Solidarność nie narodziła się z liderów. To nie jest 2, 3, 5 liderów. Chociaż tak to jest przedstawiane przez 30 lat. To jest 10 milionów ludzi. I ja często, jak jeżdżę po Polsce, słucham tych historii. Każde to miejsce ma jakąś swoją niesamowitą historię z roku 80, 89. Tam wszędzie są wielcy bohaterowie, o których się mało mówi. Ale ci ludzie ryzykowali swoją pracą, ryzykowali swoją rodziną, więzieniem. O nich się nic nie mówi, ale tak się narodziła Solidarność. A my dzisiaj nie możemy zaryzykować umieszczeniem informacji na Facebooku. My dzisiaj nie możemy zaryzykować pochwaleniem się, że jesteśmy w Solidarności. Ale potem my często, i tu wybaczcie, to powiem, bo takie głosy też gdzieś tam padały. Potem my często mówimy do tych ludzi, bo oni są już dzisiaj starsi. I my do nich potem mówimy, co wy tam wiecie o życiu, nie? To starzy jesteście. No oni wiedzą o życiu, bo oni w tym 80 roku postawili wszystko na szali. Wszystko. To nie była kwestia niekupienia sobie czegoś, to nie była kwestia tam, nie wiem, ośmieszenia się, to była kwestia utraty pracy, to była kwestia więzienia, ostracyzmu. Oni to robili i dlatego też dla nich trzeba mieć zawsze ogromny szacunek, ale ta cała przyszłość jest w nas, w każdym z nas. Tak, to jest właśnie słowo Solidarność. To właśnie ta nazwa jest bardzo taka znamienna. Ona wymaga od nas Solidarności. I tak samo zobaczcie sytuację nawet tego porozumienia ostatniego. Też się pojawiają głosy. Jedni mówią, że za mało, drudzy, że powinno być więcej dla tych, mniej dla tamtych. No nie da się tak. No to jest jedno porozumienie, no, żeby to w tym słowie Solidarność jest zawarte to, że żebyśmy wszyscy mogli zyskać, to ktoś czasami musi mniej zyskać. Bo nie da rady, tak żeby wszyscy zyskali super, nie? Więc czasami ktoś musi się trochę posunąć, ktoś musi być solidarny po to, żeby wszyscy mogli zyskać. Nie jedna branża, nie jedna, bo od tego wy macie też swoje struktury regionalne i tam walczycie o to, żeby dla branży, dla zakładu było jak najlepiej. Ale kiedy mówimy o rozwiązaniach krajowych, no to tu się nie da wszystkich zadowolić, tak? I dlatego też uważam, że trzeba mieć to na uwadze i też nawiązując do słów pana przewodniczącego, o tym, dlaczego jesteś w związku, to bardzo zasadne pytanie. Dlaczego ta solidarność? I co to znaczy ta solidarność? To jest tam w tej nazwie jest napisane. Co to tak naprawdę znaczy? Dzięki, tak rozgadałem się, ale... Spokojnie, taki mamy panel. Wszyscy mają dużo do powiedzenia, liczyliśmy się z tym. Z tego, co powiedziałeś, wynika, że zdecydowanie jest przestrzeń na to, aby pracownicy się zaangażowali w działania związkowe, sami zadbali o własne interesy, o warunki zatrudnienia. A co dalej? Jakie perspektywy rozwoju na przyszłość? Jakie cele powinniśmy wziąć pod uwagę? Na czym się skupić, żeby było lepiej? Znaczy, ale tu masz na myśli coś, cele zewnętrzne czy wewnętrzne? W sensie, co Solidarność powinna zrobić sama w sobie, żeby być jeszcze skuteczniejsza? Czy czym się powinna zajmować na przyszłość? W sensie... Chciałabym powoli przejść do Ksenii, do przyszłości, więc tak jakbyś mógł taki troszkę z perspektywy swojej jako organizatora. Na czym my jako związkowcy, jest to forum młodych, mamy tutaj dużo młodych związkowców, którzy
wszystko mają przed sobą. Na czym my, jako związkowcy, solidarnościowcy, powinniśmy... Znaczy, ja mogę powiedzieć swojej perspektywy organizatora, bo powiedziałeś, że ja byłem, w zasadzie ja jestem organizatorem związkowym, bo moim zdaniem, jak się już raz zaczyna nim być, to się nim po prostu już jest całe życie, bo nieważne, co się robi, gdzie się robi, to każdy członek związku musi być organizatorem związkowym. Nie może być inaczej. My wszyscy musimy organizować związki zawodowe. Nawet jeśli nie pełnimy żadnych funkcji, to uważam, że naszą powinnością jest namawiać ludzi do tego, żeby przystąpili do Solidarności. Po prostu. No, a to jest praca organizatora związkowego. No, na tym to właśnie polega. I to, co bym chciał powiedzieć na koniec, nie bójmy się. Nie bójmy się tego, że jesteśmy w związku zawodowym. Nie dajmy sobie wmówić, że to jest coś złego, bo to jest najczęstsza rzecz. To jest po prostu sprowadzenie nas do roli jakichś, nie wiem, dziwolągów, przepraszam, ale tak to działa. Nie bójmy się tego. Bądźmy po prostu odważni i ta nasza odwaga będzie promieniowała na innych. To jestem o tym przekonany. Dzięki serdecznie. Dzięki. Ksenią, jakbyś mogła dopowiedzieć w takim razie. No powiem wam szczerze, że od wczoraj w mojej głowie jest chaos, a dlatego, że na każdym z paneli można by było rozmawiać o pewnych rzeczach, które były poruszone i dzisiaj też one się pojawiły, czy właśnie obecność nasza w mediach, wiedza, historia, zaangażowanie i jakość. I teraz dotknęliśmy dzisiaj tych tematów. Mówimy o tym, że mało wiemy o Solidarności, bo taka jest prawda. Sami w Solidarności mamy, mało wiemy o Solidarności, o tym rysie historycznym, jak to się wydarzyło. Mówimy o tym, że musimy działać wspólnie. Mówimy o tym, że powinniśmy się wszyscy organizować. A ja bym się chciała was zapytać, kiedy was ktokolwiek nauczył tego, żeby działać wspólnie? Nikt nigdy was tego nie nauczył. Od momentu, w którym wchodzicie do jakiejkolwiek struktury społecznej, nigdy nie jesteście uczeni, jak macie to robić razem. Jesteście jednostką, jesteście oceniani od przedszkola aż po skończenie studiów wyższych jako jednostka. I tu jest moim zdaniem największy problem, że zatraciliśmy umiejętność współdziałania. Ciągle, ja to nazywam takie grabienie do siebie, że załatwiamy sobie coś. I trochę też to trawi organizacje związkowe w innym wymiarze oczywiście. Ja nie mówię o tym, że ktoś tu coś robi nielegalnego, złego i nieprawego. Ale zobaczcie chociażby, jeżeli spotykacie się na zakładzie, bo tu jest serce związku zawodowego, tak? Związek jest tak silny, jak są silni jego i jaka jest ilość członków związku w danej organizacji. Nic samemu nie załatwicie, co dzisiaj też powiedziała Edyta Odias i to pojawiło się też tutaj w naszych rozmowach. Ale co zazwyczaj robimy my, liderzy? My, związkowcy, niezależnie od tego, czy już zęby zjedliśmy na związku zawodowym, czy dopiero raczkujemy. Pojawia się problem. I co robimy z tym problemem? Gnamy do starego, do góry. Panie prezesie, panie dyrektorze, bo jest problem. W efekcie finalnym mamy tylko dwa możliwe scenariusze. Albo jesteśmy tak silnym liderem i mamy tak wypracowaną pozycję w zakładzie, że załatwimy to od ręki, co się rzadko zdarza, umówmy się. Albo oczywiście wrócimy z kwitkiem i nie załatwimy niczego. I ten związek zawodowy, zapominamy na czym polega. Bo jeżeli jest problem, to spróbujmy go rozwiązać razem. Bo w czym jest siła? W jedności. I ja uważam, że to jest wyzwanie, którego musimy nauczyć naszych związkowców, bo my jesteśmy świetnym związkiem zawodowym. Jeżeli pan przewodniczący mnie by zapytał, dlaczego jestem akurat w tym związku, a nie w żadnym innym, a zakładałam swoją organizację od podstaw, za którą zostałam wyrzucona z pracy, więc jakby dosięgnęłam tej najgorszej kary za działalność związkową. W cudzysłowie kary, bo ja uważam, że to był mój sukces, bo wiele mnie to nauczyło. To odpowiem wam, że jestem w związku zawodowym Solidarność, bo to jest najlepszy możliwy związek zawodowy w Polsce. Bo tak jak powiedział Michał, jesteśmy świetnie zorganizowani strukturalnie. Mamy branżę, mamy zarządy regionów, mamy koła, mamy zarządy na swoich własnych organizacjach, mamy międzyzakładówki. Staramy się znajdować rozwiązania dla każdego, nawet dla tych, którzy gdzieś muszą w jakimś okresie swojej działalności związkowej nadal się ukrywać. Jesteśmy w 2023 roku i nadal za działalność związkową w Polsce ponosi się negatywne konsekwencje. I o tym też musimy głośno mówić. I teraz to jest bardzo trudne, kiedy ja razem z moim zespołem, kiedy my, organizatorzy związkowi, zastanawiamy się, jak to zrobić, żeby
przedstawić komuś, że bycie w związku jest fajne, bo jest fajne. Kiedy ciągle z każdej strony jest nam wtłaczane, że jesteś solidaruchem, jesteś związkowcem, któremu się nic nie chce, dostaniesz etat i nie będziesz robił nic, tak? A okazuje się, że jest całkiem inaczej, bo to związkowcy to nie są Marsjanie, którzy spadli nam z nieba, tak? Bo jak wiecie, tworzy się związek zawodowy, ustawowo to jest zawsze te 10 osób, tak? Są te TKZ-y. My w naszym regionie tworzymy to w ten sposób, że organizacja związkowa, która powstaje, dostaje od nas zawsze list intencyjny. My go tworzymy na potrzeby tej nowej organizacji z poinformowaniem, oczywiście z wielkimi fanfarami, że ten związek zawodowy jest super, on powstał i w ogóle cieszmy się wszyscy i witamy na pokładzie. Tam oczywiście znajduje się taki malutki dopisek, że przypominamy ustawę o związkach zawodowych, zatrudnienie działalności związkowej, grozi to. I co my mówimy, kiedy tej nowej, młodej organizacji dajemy to do ręki razem z wypisami? Nie oczekuj, że ktoś przed tobą rozwinie teraz czerwony dywan, że przywita cię truskawkami i szampanem. Nie oczekuj tego. Będziesz uznawany za kogoś, kto działa na szkodę spółki wręcz, bo założył związek zawodowy. A przecież ty jesteś takim samym pracownikiem jak każdy inny. Nie zostałeś tam podstawiony jak ktoś z zewnątrz, żeby od środka rozbić temu pracodawcy, temu przedsiębiorcy firmę. Zakładanie związków zawodowych, ja naprawdę marzyłabym o tym, żebyśmy w końcu o tym w ten sposób myśleli. Założenie związku zawodowego powinno nastąpić w momencie, w którym jest najlepiej nam w firmie, a nie w momencie, w którym jest nam najgorzej. Bo jeżeli my zakładamy organizację związkową, kiedy jest źle, to wchodzimy w środek konfliktu i wypalamy się tak naprawdę, bo nie umiemy dojść do genezy konfliktu, dochodzą różne inne rzeczy dookoła, te negocjacje są trudne, dwie strony są na siebie obrażone, ktoś tam mówi, że ktoś prowadzi w tym momencie swoją wendettę i to, wiecie, to jest bez sensu. Ja bym chciała, żeby kiedyś w przyszłości założenie związku zawodowego było sukcesem całej załogi. Żeby było postrzegane jako stworzenie przestrzeni i znalezienie partnera, ustawowego partnera do rozmów dla pracodawcy. Zwykły Kowalski i Ksiński nie jest partnerem dla pracodawcy w rozmowach o swoim miejscu pracy. Jest to dopiero związek zawodowy. Nawet nie rada, tylko związek. Więc przestańmy się w końcu wstydzić tego, że te związki zawodowe istnieją w przestrzeni, są częścią naszego życia i że my do tego związku zawodowego należymy. Jak ktoś do mnie przychodzi i mi mówi, zaczyna narzekać, nie? Że bo Piotrek, Duda, coś tam. Albo dobra, bo rządzący zrobili coś tam. Albo bo w naszym regionie było tam jakaś decyzja i ona mi się kompletnie nie podoba. To ja się go pytam, do jakiego związku zawodowego on należy? To on mi mówi. Ja mówię, a podoba ci się, jak działacie u siebie na własnym podwórku? Co ty robisz na swoim podwórku? No w sumie to nic. Związek zawodowy jest taki, jakiego go sami stworzycie. Od podstaw. Nie możemy, obrażamy się czasami na niektóre rzeczy gdzieś tam wyżej, ale sami nie zauważamy tego, ile mamy możliwości rozwojowych, ile rzeczy możemy zrobić na poziomie własnego zakładu, czyli wokół siebie, w miejscu, w którym spędzamy jak najwięcej czasu. Wiecie, co było powodem, dla którego ja założyłam związek? Ja myślę, że nie wiem, czy teraz młodzi ludzie by w ten sposób pomyśleli, bo ja już jestem długo związkowcem, wbrew pozorom. Ale dla mnie moment, w którym chciałam założyć, ja pracowałam przez 11 lat w korporacji międzynarodowej, zagranicznej, z zagranicznym kapitałem. Wczoraj też o tym mówiliśmy, że to jest po prostu super sprawa, kiedy młody człowiek trafia do takiego miejsca. Powiem wam nie. Ja też myślałam, że złapałam Pana Boga za nogi, a wcale tak nie było. I największy rozwój osiągnęłam zawodowy, personalny, edukacyjny w związku. I zawdzięczam wiele rzeczy tych najfajniejszych w swoim życiu właśnie w tych obszarach życia związkowi zawodowym, bo mojemu pracodawcy nie zależało na tym, żebym ja się rozwijała. Ja miałam mu wykonywać pracę dla niego, tak żeby on mi zapłacił jak najmniej, jak żebym się jak najmniej upominała o to. Stąd też powód, dla którego wyrzucił mnie z pracy, jak się dowiedział, że chce założyć związek zawodowy, no bo co mu tam będę, ja mu będę mówić, co on ma robić, nie? A ten związek zawodowy założyłam dlatego, że
To była już moja druga taka korporacja, ta sama branża. Ja miałam 25 lat. Tak sobie pomyślałam, Matko Boska, będę miała 40, to ile ja będę miała tych korporacji w CV? 8, 10, 15? Za każdym razem, jak będzie źle, to ja będę podwijała ogon pod siebie i zmieniała robotę, zamiast zawalczyć o swoje miejsce, o tych ludzi, których poznałam, z którymi się zżyłam, tą pracę, którą wykonuję i którą lubię, tak? To ja wolę zmienić moje miejsce pracy na przyjazne dla mnie, niż za każdym razem zmieniać samo miejsce pracy. A jak odbierają pracodawcy to, że zakładamy związek zawodowy, że robimy im na złość, że chcemy się wtrącać w to, jak oni prowadzą firmę. To jest jedna rzecz. Czyli to, jak postrzegamy związek zawodowy, jak chciałabym, żeby było. Drugą rzeczą jest to, jak mało wiemy o związku zawodowym, a to jest temat, który jest mi bardzo bliski, bo ja o tym już od lat mówię, że uważam, że my powinniśmy jako Solidarność na szczeblu tym najwyższym wywierać nacisk na Ministerstwie Edukacji, żeby pojawił się odpowiednio dobry przedmiot. Nie zapchaj dziura jak WOS, PP czy teraz BIS, który będzie przez uczniów traktowany jak dodatkowa lekcja, która jest w ogóle nikomu niepotrzebna i w ostatniej ławce fajnie gra się w statki. Nie, oni już nie grają w statki, oni na smartfona grają. No, ale że nie mają czasu, po prostu jest to taka przestrzeń, w której zajęcia są nieciekawe, trzeba po prostu odbębnić dwie kartkówki i sprawdzian i jakoś to będzie. Nie? A jeden rozdział w książce będzie dotyczył historii Solidarności i tam w zasadzie pojawi się tylko i wyłącznie informacja o tym, że Wałęsa skakał przez płot i w 89 upadł komunizm i w czerwcu mieliśmy prawie wolne wybory. I to będzie wszystko, co się pojawi. A my powinniśmy od samego początku rozmawiać z młodymi ludźmi, jak ważne jest to, że w momencie, w którym ty zaczniesz tą swoją życiową przygodę zawodową pod tytułem praca, żebyś ty wiedział, jakie ty masz uprawnienia, czego ty możesz oczekiwać, ale też co po twojej stronie jest jako obowiązek, bo to nie działa tylko w jedną stronę. Nie? Mój syn chodzi do technikum i tam są zajęcia chociażby z BHP, tak? Z tego, jak oni mają przygotować się do praktyk. No to mój nastolatek tłumaczył pani, co to jest społeczna inspekcja pracy. Ale zrobił to tylko i wyłącznie dlatego i był jedyną osobą w klasie, która o tym wiedziała, dlatego że jego matka jest po prostu zarażona genem Solidarucha i związkowca i po prostu gada o tym non-stop, nie? I całe to nasze życie w domowe jest też życiem związkowym, bo to się ze sobą przenika. To jest druga kwestia. A trzecią rzeczą jest to, jak powinniśmy my, i tu już mówię o regionie, o dziale rozwoju, o tym, czym się zajmuje teraz, zawodowo, jak my powinniśmy podchodzić do organizowania związku zawodowego. Ja uważam, że przede wszystkim na te wszystkie argumenty pod tytułem, co ja będę z tego miał i dlaczego składka związkowa jest taka wysoka, jakiejkolwiek byśmy odpowiedzi nie wymyślili, ona, jeżeli ktoś nie będzie chciał, to ona zawsze będzie zła, tak? To będzie tylko i wyłącznie dodatkowy argument do kontrargumentu i możemy tak sobie odbijać piłeczkę, bo jeżeli ktoś nie będzie chciał, to cokolwiek byśmy mu nie powiedzieli, tego nie przekonamy. Czasami nie warto przekonywać ludzi na siłę, żeby byli w związku, bo to też jakby szkoda naszej energii. Natomiast ja uważam, że na poziomie naszego regionu przynajmniej to się sprawdza, więc mogę jeden do jeden przełożyć wam, jak, nie wiem jak było, wyglądałoby to tu czy w jakimkolwiek innym regionie, ale ja wyszłam z założenia, że jeżeli już mamy tak wysoką jakość, a za tą jakością jednak no, trzeba za jakość zapłacić, za ten produkt, jakim jest wsparcie ekonomiczne, jak jest reprezentacja na poziomie krajowym, wsparcie ekonomiczne w momencie, w którym nasi związkowcy, członkowie ponoszą negatywne konsekwencje szkolenia, które mamy na najwyższym poziomie u nas w regionie i ciągle gdzieś tych ludzi próbujemy reedukować i wspierać rozwojowo, ta składka ma się im po prostu ekonomicznie bilansować. Więc żeby ona im się bilansowała, nie wiem, czy ktoś z was kiedyś poświęcił trochę czasu i pochodził sobie po stronach internetowych regionów. Na naszej stronie no, dużo jeszcze rzeczy bym poprawiła, natomiast jest taka zakładka, ona nazywa się Benefity. Nazwa tej zakładki wynika tylko i wyłącznie z tego, że benefity młodym człowiekom kojarzą się z tym, co daje im nowoczesny pracodawca, owoce czwartki, karta multisportu i te wszystkie inne rzeczy.
Oprócz oczywiście dobrego wynagrodzenia, które powinno być podstawą do zawierania umowy o pracę. Natomiast macie w tej zakładce już w tej chwili tyle benefitów, że my w dziale naszym rozwoju musimy mieć na tablicach suchości realnych napisane, jakie one są, bo już ich nie pamiętamy. Jest ich po prostu tak dużo, że uznaliśmy, że po prostu musimy sobie zrobić ściągę, bo żeby nie wprowadzać absolutnie nikogo w błąd. I to też przynosi swoje rezultaty, dlatego że jak ktoś przychodzi i mi mówi, a bo w związku XY to jest składka 10 zł i na niego nie działa argument, że masz pomoc prawną, który jest fajny, ale ktoś powie, nie potrzebuje. Nie działa na niego argument, że ma reprezentację na poziomie Rady Dialogu Społecznego i że jest ktoś, kto się za nim wstawi, za branżą i tak dalej, i tak dalej. To ja mówię, no ale słuchaj, ja mówię, ale policz sobie, ile razy ci się ta składka tak naprawdę zwraca, bo oprócz odpisu, który znowu będzie większy, tak, i warto to zaznaczyć, jeszcze dodatkowo ta składka ci się miesięcznie i tak zbilansuje, bo jesteś w stanie z tych samych rabatów i rzeczy, które masz dodatkowo, policzyć sobie, ile tak naprawdę zostaje ci w kieszeni. To ma być twój uzysk, to ma być wyróżnienie, dla którego ty jesteś w Solidarności. Ale ma to stanowić dodatek do, bo zgadzam się absolutnie. I dzisiaj we wcześniejszym panelu o tym było i Michał dotknął tego tematu, że to nie chodzi tylko o to, że my mamy być usługodawcą. I tak jesteśmy w większości, no bo usługa prawna, wsparcie w regionach, to też jest usługa. Jesteśmy ubezpieczeniem, tak, na wypadek utraty pracy trochę. Natomiast tak naprawdę powinniśmy pamiętać o tym, jak mamy być skuteczni na zakładach pracy. Bo dopiero jak ludzie będą mieć tą jedną nogę zapewnioną do bezpieczeństwa na poziomie zakładu pracy, to dopiero potem będą myśleć o tym, że mogą sobie kupić benefit, zapisać, jak się zapiszę do związku, to mam jeszcze dodatkowe benefity. Nie? To trochę jak właśnie z tymi benefitami u pracodawców, gdzie no najpierw interesuje nas zdanie główne, czyli wynagrodzenie i to, w jaki sposób będziemy wykonywać pracę, dopiero potem dodatki, które może nam zaproponować pracodawca. Ja w ten sposób patrzę na związek zawodowy. Ktoś może się z tym zgodzić bądź nie. Chciałabym, żeby to w ten sposób wyglądało, bo wydaje mi się, że będzie to najbardziej spójne z tym, czego oczekują młodzi ludzie. Ale tutaj jest gwiazdka, bo muszę dodać, że wydaje mi się. I to jest rzecz, którą powinniśmy wykonać, tę pracę, my jako całość Solidarności, zacząć wychodzić do ludzi i pytać ich, czego potrzebują, ale w ramach badań. Bo my tego nie wiemy tak naprawdę. My możemy na jakimś małym organizmie gdzieś czegoś się dowiedzieć. Ja próbowałam, przychodząc do regionu Śląsko-Dąbrowskiego, obejmując to stanowisko, ja poprosiłam młodych członków związku, bardzo mi pomógł Krzysiu Adamek wtedy, ja poprosiłam młodych członków związku, żeby odpowiedzieli nam na taką krótką ankietę. Jak oni nas postrzegają? Co im się podoba? Co by zmienili? Jak odbierają zarząd regionu i tak dalej, i tak dalej. Ja po prostu, jak zrobiłam tą ankietę i poszłam do naszego przewodniczącego zarządu regionu, to ja mu powiedziałam, słuchaj, musimy przełknąć tę żabę. Pokłóćmy się z tym, że tam mogą być rzeczy, które nie do końca będą nam się podobały, ale jak my będziemy wiedzieć, co jest nie tak, to tylko w ten sposób będziemy mogli to poprawić. Nie? Więc to jest też taka kwestia, którą ja bym chciała, żeby ona się też zaczęła wydarzać na szerszą skalę, żeby ci młodzi ludzie widzieli, że ich zdanie naprawdę się dla nas liczy, a nie jest tylko takim dodatkiem, że mamy tam jakichś członków i tyle. Nie? Nie chcę się bardziej rozgadywać, bo mogłabym tak mówić i mówić, natomiast jest jeszcze taka rzecz też, którą uważam, że powinniśmy zrobić, jeżeli chodzi o media. Michał bardzo dobrze współpracuje tutaj z Krajową Sekcją Młodych. Ja też wchodząc widzę, że na stronach tygodnika pojawiają się informacje z innych regionów, czyli to, co wy umieszczacie na swoich fanpage'ach, swoich stronach i jest. Ale to jest tak silne narzędzie, że ja bym chciała, żebyście naprawdę zaczęli z tego korzystać. My jako dział rozwoju mamy całkowicie swój fanpage na social mediach, który... No ktoś mógłby powiedzieć, że to jest zarzut z jednej strony, że tak nie powinno być, ale słuchajcie, na nim nie znajdziecie żadnej informacji o strajkach, nie znajdziecie żadnych informacji o obchodach, nie znajdziecie żadnych wiadomości. Tam są tylko i wyłącznie informacje o tym, co możecie uzyskać.
I my sobie, nim zaczęliśmy panel, sprawdziłam, mamy ostatnie statystyki, 16 tysięcy odsłon. 16 tysięcy odsłon samych, ktoś mógłby powiedzieć, głupich benefitów, tak? Biletów do kina, do parków rozrywek i innych rzeczy, tak? Przychodzi ostatnio do nas członek starej już organizacji związkowej i mówi, słuchajcie, z powodu tych właśnie głupich biletów ostatnio mi się zapisało 60 osób. Ja się cieszę, ale mówię, ale nie wypuść tych ludzi, żeby oni mieli tylko poczucia, że oni się zapisali tylko i wyłącznie dlatego, że to dostali, nie? Bo za chwilę jakby się nasycą i sobie pójdą. Powiedzą, no dobra, już zjadłem wszystko, co mogłem dostać na ten deser i już nie chcę, nie? Ale my się powinniśmy chwalić, umieszczać fajne informacje. I na przykład to, co powiedziała chyba Basia Surtykowska wczoraj. Jak zakładamy nową organizację związkową, często pojawia się informacja w mediach. Nie tylko ta, że zdarza się oczywiście, że są pracownicy wyrzucani czy ponoszą negatywne konsekwencje, ale bardzo często chwalimy się tym, tak, że w zakładzie XY albo że w firmie takiej i takiej powstała organizacja związkowa i to jest nowy przewodniczący, przewodnicząca, poznajcie się, to są bardzo fajni ludzie, oni mają tam jakiś pomysł i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, z czym się spotykamy bardzo często? Że pracodawcy czytają nasze media. I co robią? Podnoszą słuchawkę i mówią, a dlaczego wy o tym napisaliście i się nas nie zapytaliście o zgodę? Ja się wtedy pytałem, wy się pytacie nas o zgodę, jak coś piszecie na temat tam, albo dystrybuujecie negatywne informacje w związku zawodowym, tak? I jeżeli ich to boli, w cudzysłowie boli, że my piszemy o tym, że ten związek jest i że się tam dzieją jakieś rzeczy, to znaczy, że ten kierunek jest słuszny i właściwy. Bo właśnie wtedy jest reakcja pracodawcy, kiedy my zaczynamy o tym pisać, od kiedy my zaczynamy o tym mówić, kiedy my się zaczynamy upominać o jakieś informacje, kiedy ludzie zaczynają sobie to udostępniać, tak? To naprawdę nie jest wielki problem nacisnąć ten guzik udostępnij, nie? Ale on podbija statystyki i powoduje, że więcej osób czyta, a pracodawca się frustruje, choć czasami nie wiemy dlaczego, bo tam są fajne rzeczy napisane, a on tak się frustruje, że to wyszło. Więc ja was gorąco zachęcam do tego, żebyście szarowali informacje związkowe, nie wstydzili się znaczka związkowego, naprawdę bardzo was proszę, bo to jest dokładnie tak samo, jakbyście mieli swoją firmę, wymyślili sobie logo i nagle je ukrywali. No, nie o to w tym chodzi. Ja na przykład regularnie chodzę na zakupy z płócienną torbą, na której mam znaczki Solidarności. I chodzę z tym do sklepu, jak pakuję sobie produkty w sklepie, to mam napisane I love sekcja młodych, a drugi mam NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski. I na zmianę chodzę z tymi dwoma taśkami po śląskich sklepach i wszyscy wiedzą, że ja pracuję w Solidarności. A moje zaprzyjaźnione panie w sklepach to już w ogóle, wiecie, jest indoktrynacja już w moim tam stronach. Natomiast zachęcam was do tego, bo my się straszliwie tego wstydzimy, że należymy do Solidarności. Nie będziemy silnym związkiem zawodowym, nowoczesnym związkiem zawodowym, jeżeli nie zaczniemy się angażować w ten związek zawodowy i nie będziemy się z nim utożsamiać. Dziękuję. I ty również wyprzedziłaś moje kolejne pytanie, bo chciałam podpytać o pomysły, o narzędzia, o to, jak Solidarność dostosowuje się do oczekiwań społecznych, które też wynikają z tego, że czasy się zmieniają, zmieniają się nasze potrzeby. Natomiast chciałabym jeszcze rozwinąć ten temat bardziej pod kątem programowym. Czy są jakieś programy, narzędzia, może partnerstwa, współpracę, z których możemy korzystać, czerpać, aby związek rozwijać? Na pewno tak. Na pewno jeżeli chodzi o taką działalność związkową, kooperatywną pomiędzy różnymi centralami związkowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym, no to wiemy, mamy swoje przedstawicielstwa, są rozwiązania już od lat nam znane, Europejskie Rady, tak, Rada Dialogu Społecznego, czy międzynarodowe organizacje, z którymi współpracujemy na poziomie na przykład europejskim, tak, jak Uni Global. No to to są oczywiście stare narzędzia, które się po prostu sprawdzają, więc jak coś jest dobre, to po prostu nie psujmy tego. Bo ja też bardzo często do organizowania używam tego nacisku, że podnoszę słuchawkę albo piszę maila do znajomych z różnych organizacji związkowych z całego świata i piszę, słuchajcie, mam tu związek zawodowy, podpowiedzcie mi, kto mógłby mi z branżowych od tego kapitału pomóc, albo czy moglibyśmy właśnie wywierać nacisk na pracodawcę w
taki, a nie inny sposób. To jest pierwsza rzecz. I te argumenty, kiedy my się tym, ale trzeba się tym pochwalić wśród swoich członków związku, one są wyłapywane przez młodych ludzi. Podam wam to na przykładzie własnym. Wyobraźcie sobie, że ja wygrałam dla moich członków związku, dla mojej organizacji z pracodawcą grube miliony. Naprawdę. Bardzo grube miliony do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Tak duże, że naprawdę koszyk w Zakładowym Funduszu był no po prostu przefantastyczny. Tak jak wcześniej nie mieliśmy nic wypłacane, tak były i wyprawki dla dzieci, bo to był w ogóle czas przed 500+, więc myśmy w ogóle wyprzedzili 500+. Wtedy w Zakładowym Funduszu były oczywiście wakacje pod gruszą, dodatki dla dzieciaków, tam na święta. No, było tego naprawdę całe mnóstwo. A ponieważ firma zatrudniała prawie 3000 pracowników, więc te odpisy po prostu szły w grube miliony. Jak myślicie, ile ludzi mi się zapisało do związku? Zero. Prawidłowa odpowiedź brzmi zero. Dlaczego? Bo się tym nie chwaliłam i nie zorganizowałam wokół tego problemu ludzi. Potem już tego błędu więcej nie popełniłam i jak współpracowałam właśnie korzystając z narzędzi międzynarodowych, to organizowałam to w taki sposób, że zawsze ludzie na każdym etapie każdego nacisku, każdego działania, które wykorzystywałam, o tym wiedzieli. No i oni się wtedy organizowali, zapisywali się do związku, bo to trochę jak ze zbieraniem owoców na drzewie. Najłatwiej jest sięgnąć po te, co są najniżej, ale najfajniejsze i najbardziej soczyste są te od góry, więc trzeba na nie najdłużej poczekać. I to byli zazwyczaj potem najfajniejsi, znaczy wszyscy moi członkowie byli fajni, ale to byli tacy najbardziej zaangażowani, bo oni już przyszli zbudowani tą działalnością związkową, nie? Już widzieli, że ma to sens. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że my powinniśmy się cały czas rozwijać. I nie tylko my jako liderzy związkowi, nie tylko ten zarząd związku, który jest wybierany na każdą kadencję, ale inwestujmy w swoich ludzi. Bo to raz, że będą naturalnie nasi zastępcy, dwa, i nawet jeżeli dosięga nas proces fluktuacji w związku i w firmie, to te osoby, które są pozytywnie nastawione do związku zawodowego, szybciej do nas wrócą. I teraz znowu kolejny taki przykład, jak marka Solidarność i samo relacje mogą nam pomagać w organizowaniu. Był kiedyś taki związek zawodowy w Solidarności w pewnym sklepie, w którym teraz go już nie ma. Głośno się założył i jeszcze głośniej upadł. Kto trochę w związku jest, ten będzie wiedział, o jakim sklepie mówię. Nie cierpią nas straszliwie w tym sklepie. Tam też chodzę z moją torbą. Natomiast był taki moment, że my w regionie bardzo zaangażowaliśmy się też w działalność charytatywną. I zbieraliśmy tam na jakieś schronisko, zresztą dogadaliśmy się z różnymi podmiotami miejskimi i ze stowarzyszeniami i uznaliśmy, sprawdzimy, naciśniemy ten guzik właśnie relacyjności. Mam w swoim zespole człowieka, który zajmował się organizowaniem właśnie związków w handlu dla Solidarności i uznaliśmy, że zobaczymy, co te relacje długofalowe przynoszą. I wyobraźcie sobie, że w tym sklepie, w którym nas nie cierpią, jeszcze raz podkreślę, stanął koszyk z logiem, ogromnym logiem Solidarności, że zbieramy na schronisko. Da się? Da się. Ale to są relacje. Myślę, że gdybyśmy poszli do pierwszego, lepszego, z tym samym logiem sklepu, to by się to nie wydarzyło. Dlatego to, ten rozwój nie w rozumieniu papierka, ukończonych studiów, jakichś twardych rzeczy, tylko te miękkie szkolenia, miękkie umiejętności, które my potem możemy przekazywać między sobą, one po jakimś czasie kiełkują. No i trzecia rzecz, cierpliwość. To, że dzisiaj rozmawiam z kimś pod bramą, to, że wsiadam do jakiegoś autobusu pracowniczego i z nim rozmawiam, nie oznacza, że zaraz będę tam miała założony związek zawodowy. Ja tych ludzi muszę też przekonać, że Związek Zawodowy Solidarności to jest jakość. Widzę to też na przykład w rozmowach z partnerami biznesowymi, z którymi podpisujemy umowy benefitowe, bo jak sobie tam zobaczycie, to są takie nazwy firm, gdzie będziecie wiedzieć, co to za firma. Nie? I jak my się spotykamy, oni nie wiedzą. Wymieniamy najpierw sobie maile, kiedy się spotkamy, co chcemy zrobić. I dochodzi do spotkania, oni do nas przyjeżdżają, czy my do nich. No i ja jestem na tym spotkaniu i jest taka na początku konsternacja, przełamanie lodów. I ja mówię, i co?
Ja mówię, nie chłop, nie z wąsem i nie ma brzucha. I to jest momentalnie powoduje złamanie wszystkich lodów, bo oni są tak sfokusowani na ten stereotypowy pogląd związkowca, że jak my się spotykamy, to oni tak naprawdę się zastanawiają, czy oni trafili na dobre spotkanie. Czy oni spotykają się z NSZZ Solidarność? A my mówimy tak, dokładnie tak. I to przełamuje lody. Ja liczę na to, że to w pewnym momencie też przyniesie uzysk w tym, że oni też inaczej będą patrzeć na związek zawodowy, ale jednocześnie ci pracownicy, z którymi współpracujemy, w niektórych miejscach się zorganizują. Tak? Więc te narzędzia, mamy pewien zasób narzędzi, z którymi możemy korzystać tu i teraz. Część z nich przyniesie wymiar jakiś w jakimś tam czasie przyszłym, nieokreślonym. A część rzeczy możemy robić tu i teraz, dlatego że samym swoim działaniem, swoją postawą, swoim zaangażowaniem jesteśmy marką samą w sobie i robimy tak naprawdę reklamę Solidarności. Tak? Tak jak my jesteśmy, jaka nasza jakość jest, tak możemy odczytać, że taka jakość jest tej Solidarności, którą reprezentuje. Nie? To, że są oczywiście social media, darmowe programy graficzne i coś tam. Ulotka social media nie mówi do ludzi. To za tym będzie zawsze musiał stać człowiek, tak? Finalnie możemy zrobić 15 spotkań na Zoomie, tak? Ale i tak najlepiej, najbardziej efektywne będzie to, kiedy my się z tymi ludźmi po prostu spotkamy na piwie, nie? Więc ja bym chciała was z tym zostawić, żebyście po prostu patrzyli na to jako szansę organizowania się w swoich strukturach, niezależnie czy mówimy o zakładzie, regionie, czy chcecie iść do kolegów z bramy obok i wiecie, że tam nie ma związku zawodowego, to po prostu chwalcie się tym, że wy jesteście w tej Solidarności i co wy z tego macie. Tak? Nie mówię tu o apanażach pod tytułem etat związkowy, tylko o tych wszystkich innych fajnych rzeczach, które są w związku zawodowym i tych wszystkich fajnych ludzi, których spotkaliście. Bo przecież my się spotykamy ze sobą i ja wiem, że wy utrzymujecie ze sobą też prywatne relacje. Dlaczego? Kto wam to umożliwił? Solidarność. Chwalcie się tym, idźcie z tym. Ja wierzę w to, że Solidarność zawsze będzie się rozwijała. Mamy trochę problem z tą dziurą pokoleniową, to jest prawda. Przespaliśmy pewne rzeczy. Ale ja mam nadzieję, że skoro dzisiaj, wczoraj na wyborach było tyle osób, młodych osób, to się będzie rozwijało. Właśnie, ludzie, relacje, jest nas coraz więcej, są perspektywy. Powiedz mi, z jakich jeszcze narzędzi możemy skorzystać, jak Solidarność, dział rozwoju angażuje młodych ludzi, młodych związkowców w działania? My możemy ich tak bardzo zaangażować, jak oni tego będą chcieli. Nie da się na to pytanie odpowiedzieć, bo ja mogę sobie wymyślić milion różnych fajnych rzeczy, ale ja będę do tego przekonana, bo ja to wymyśliłam, tak? Więc mam dwa rozwiązania. Albo namówię kogoś do tego, żeby on zaimplementował mój pomysł jako swój, albo w drugą stronę iść, co uważam, że jest lepsze, posłuchać, co ten ktoś chce zrobić i zrobić to w ten sposób, bo już nie muszę go przekonywać, nie? Więc no, młodzi ludzie mogą angażować się wszędzie w Solidarności, tylko muszą chcieć i muszą pokazać, że się będą angażować. To jest trochę tak jak z początkiem KSM-u i o czym rozmawialiście na wyborach, o czym mówił Maciek Tyczyński. Na samym początku nikt w ogóle nie wiedział, co to znaczy KSM. Nie angażowaliśmy się, to była jakaś grupka młodych członków związku, którzy chcieli gdzieś coś stworzyć. Potem pojawiła się możliwość przyjeżdżania na komisje krajowe i Maciek mówi, nawet nas nie wyczytywano, że jesteśmy, tak? A teraz jest to normalne, że jesteśmy na komisji krajowej, jest to normalne, że część z tych osób zaczęła wchodzić w skład zarządów regionu, jest to normalne, że angażują się wyżej w strukturach branżowych i jest to normalne, że spotykamy się już na kolejnym forum młodych. Nie możemy oczekiwać, że zapisując się do związku, ja zaraz będę niemalże przewodniczącym zarządu regionu, tak? Że wszystkie moje pomysły, z którymi przychodzę, zaraz będą wdrożone w działalność związkową na każdym szczeblu.
ale jeżeli pokażę, że moje zaangażowanie nie jest chwilowe, że właśnie to nie jest tylko to grabienie do samego siebie, tak? Że ja mam ten gen tego związkowca, że mi się chce chcieć, to ja wam gwarantuję, że nikt nie będzie wam zamykał drzwi przed nosem i że wy pewnych rzeczy nie zrobicie. Wszystko można zrobić. Ja to jeszcze raz podkreślę. To, że ja tutaj jestem, to, że mogę pracować w zarządzie regionu naprawdę ze świetnym zespołem, jest efektem mojego zaangażowania, tego, że oczywiście też trafiłam na fajnych ludzi, ale też tego, że korzystałam z zasobów Solidarności. Bo ktoś powiedział mi, tam jest szkolenie, możesz się zapisać, bo były wyjazdy międzynarodowe, gdzie były tworzone siatki relacji pomiędzy członkami związku, tylko wy musicie z tego chcieć skorzystać, bo to leży, tylko trzeba się po to schylić i to sobie wziąć. Dziękuję. Wyczerpaliśmy mój zestaw pytań na dzisiaj i tak podsumowując, optymistycznie wybrzmiewa to tak, że mamy zacną historię, mamy nad czym pracować, wystarczy tylko chcieć, bo narzędzia też są. A skoro wyczerpaliśmy mój zestaw pytań, to zbliżamy się do końca. Chciałam tylko jeszcze podpytać, czy może pytanie z publiczności. Dobry, witam. Przyjechałem z Bydgoszczy. Zostałem oddelegowany. I tak nasuwają się mi dwa pytania. Wiadomo, no w latach 80. Solidarność była silna, była mocna. Teraz odnoszę wrażenie, że gdzieś o tej Solidarności się mniej mówi, gdzieś jest no może tak trochę schowana gdzieś tam na bok. I druga sprawa, kwestia młodych. Bo tutaj państwo wspominali, że trzeba rozmawiać, trzeba nakłaniać. Myślałem, że może jakieś inne są jeszcze narzędzia typu festyny, nie wiem, spotkania w szkołach, w uczelniach. I tak to też słysząc tutaj i słuchając państwa rozmów, no to tak trochę widzę, że trochę związek patrzy, no i tutaj ludzie, no wiadomo, no jesteśmy teraz wszyscy związkowcami, jest fajnie, ale za 2-3 dni pojedziemy do domów. Będziemy w swoim miejscu pracy i tak naprawdę ilu tych związkowców będzie. Tak samo chodzi mi o to, czy przez te różowe okulary tutaj państwo się chwalą, że jesteśmy liderem, ale na 17 milionów ludzi pracujących związkowców jest no, 500 000. Więc myślę, że jest co robić. I teraz pytanie, czy piłka jest po stronie związków? I co jeszcze związki mogą zrobić, żeby było nas więcej? Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że jest to pytanie, na które chyba każdy z państwa jest w stanie 2-3 zdania dopowiedzieć. Może panie przewodniczący. Kolega poruszył tu kilka wątków. Ja zacznę od tego pierwszego, bo było nas dużo, a teraz jest mało. Ale zwróćmy uwagę, że wtedy w 80 roku Solidarność musiała z konieczności zastąpić wszystko, bo nie było nic. Ja wtedy już byłem działaczem. I proszę sobie wyobrazić, że do nas tutaj w Kielcach przychodzili Cyganie, Romowie przychodzili. Mówili, do kogo mamy pójść. I oczywiście bardzo dobrze, że tego też chwytaliśmy się, bo nie miał kto. Ale to oznacza jeszcze jedno, że dzięki Solidarności dzisiaj Romowie mają swoje stowarzyszenie. Dzięki Solidarności, bo też przychodzili, no to były akurat panie, żeby tworzyć federację konsumentów. No przepraszam, jest federacja konsumentów, nie musi robić to Solidarność. Ergo dzisiaj zajmujemy się sprawami, nie mówię sensu stricte związkowym, my, ale również, czy też przede wszystkim. W związku z tym, z konieczności, to nie jest tak, że będziemy nas 10 milionów. Dobrze by było, ale z konieczności to jest, myśmy otworzyli furtkę dla wielu. I wielu z tej furtki skorzystało i dobrze. A teraz tu kolega się pytał, co możemy zrobić. Ja tylko powiem o jednej rzeczy, bo jakby nie chcę, że to już wszystko wiemy i w naszym regionie też. Nie. Natomiast pani mówiła, to mi się nasyło jeszcze jedna rzecz. Od 20 lat robimy rok rocznie konkurs wiedzy o Solidarności dla uczniów.
dla uczniów. To jest bardzo ważna rzecz. Jeśli myślimy, co chcemy zrobić, żeby powiększyć, żeby zainteresować. Po pierwsze, żeby zainteresować, bo później to jest ich decyzja, czy skorzystają, czy nie. I proszę sobie wyobrazić, że no, to pandemia nam trochę przeszkodziła, ale to był wyjątek. Rok rocznie sami uczniowie zgłaszają się poprzez szkoły. No, tu kurator z nami współpracuje. Rok rocznie sami uczniowie przychodzą i mówią, chcemy wziąć udział. I to rocznie jest około 500. To nie jest 10-20, 500 młodych ludzi. To są ucznie szkół ponadgimnazjalnych. Przez jakiś czas próbowaliśmy, no za to nie stać kadrowo nawet, próbowaliśmy patrzeć, jaka jest historia życia tych ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że część z nich jest w tej chwili bardzo aktywnymi działaczami Solidarności. Ja mam tu nawet na myśli jedną z pań, to bardzo dorosłą dzisiaj osobę, zamężną, dzieciatą, która mówi tak, ja mam firmę, ale mi się marzy, żeby ja mogła być Solidarności. Bo to, co ja się dowiedziałem, ale to nie tylko chodzi o teorię. Tam były takie gry sytuacyjne, co zrobisz, jeśli. Mnie się marzy, żeby te doświadczenia, co prawda fragmentaryczne, żeby włożyć w życie. Także to wystarczy jakby, no, trzeba usiąść i pomyśleć, co możemy zrobić. I tutaj praca z młodzieżą, i tu zupełnie zgadzam. Niestety odpuściliśmy szkoły. Znaczy nie my jako Solidarność, ale no niestety system nauczania w Polsce, nie tylko historię najnowszą, ale generalnie o związkach zawodowych nie ma nic. Nie ma nic. Związki zawodowe to tylko element, trzy zdania w ramach historii najnowszej Polski. Nic więcej, ale to nie jest historia związków zawodowych. Ale to możemy zrobić na co dzień. Dzięki. Ja też to chciałbym tu uzupełnić. No bo tak, wszystkie te pomysły, tutaj sporo o tym mówimy wszyscy w zasadzie i tych pomysłów jest dużo i są różne. Wszystkie są dobre, jeśli są skuteczne. Tak naprawdę najwięcej zależy od nas. To nie jest tak, że coś związek zawodowy zrobi, bo my tworzymy ten związek. To nie jest jakaś organizacja, która sobie gdzieś jest i my tam, nie wiem, płacimy jakąś składkę. Trzeci byt, pracownik, pracodawca i związek zawodowy. To nie tak nie działa, nie? My nie płacimy składki na jakąś firmę ubezpieczeniową, która w zamian za tą składkę po prostu nas zwalnia z obowiązków jakichkolwiek. I myślę, że tu jest, z mojego doświadczenia, tu jest największy problem, że my to tak często robimy. Zapłacę składeczkę i mam z głowy. No nie, my musimy sami to po prostu robić i sami dawać to świadectwo po prostu tego, że warto być w tej Solidarności. Tutaj o tym Ksenia też dużo mówiła, dużo różnych pomysłów, które w regionie wdrażają. W innych regionach są inne pomysły, inni ludzie mają jeszcze inne. Moim zdaniem każdy jest dobry. Może być festyn, super, dlaczego nie? Może być akcja charytatywna, dlaczego nie? Tak. Najważniejsza i tak będzie skuteczność, bo nikt nie będzie chciał się zapisywać do związku zawodowego, który nie będzie skuteczny. No bo po co? Po akcję charytatywną? To się wtedy stowarzyszenie jakieś robi, miłośników, nie wiem, czegoś tam i wtedy się zapisujemy i, nie wiem, pieczemy sobie karkówkę co sobotę, tak? Bo tak lubimy. Związek zawodowy ma konkretny cel trochę też, oczywiście, no można mówić ustawodawstwo, no mamy takie ustawodawstwo, jakie mamy, tak? No, związek zawodowy załatwia dla wszystkich pracowników. Gdyby była sytuacja inna, w innych krajach jest inaczej, związki zawodowe negocjują dla siebie, dla branż, dla jakichś tam grup pracowniczych, no to pewnie wyobraźcie sobie sytuację, gdzie Solidarność negocjuje płacę minimalną tylko dla swoich członków. I teraz mamy płacę minimalną tam, nie wiem, na poziomie 4,5 tysiąca brutto dla członków Solidarności, a ci, co w związku nie są, mają, nie wiem, tam 2000 coś, bo sobie nie wynegocjowali. Albo ci, co są w konkurencyjnych związkach, nie mają. No to wtedy należałoby założyć, że wiele osób te parędziesiąt złotych poświęci tej składeczki, nie? Żeby wskoczyć na inny poziom. Tak nie ma. I dlatego trochę Solidarność płaci tą cenę, bo my negocjujemy dla wszystkich. Ludzie nas trochę wykorzystują, niektórzy, bo mówią, ale to po co ja się mam zapisywać, to nie będę frajer, ja nie będę płacił tam tych samych kilkudziesięciu złotych i tak to mam, nie? Jasne, ale my musimy tu tłumaczyć i uświadamiać to ludziom, że to może być jeszcze więcej, jeśli ty się zapiszesz do związku. I to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, to nie jest łatwe. I tutaj pan przewodniczący powiedział, no świat się zmienił, walczyliśmy wolność, no wolność wywalczyliśmy, ale konsekwentnie Solidarność zapłaciła gigantyczną cenę za wywalczenie wolności, bo to się na nas skupiło. Bo to kiedyś to jakby no, nie było tej wolności, każdy mówił Solidarność, wywalczymy wolność, 10-milionowy ruch społeczny. No, a potem się były zwolnienia, PGR-y, likwidacje, przemiany ustrojowe, no i kogo obwiniono? No, Solidarność, nie? No powiedzieli, no tak, no przecież to wy to wszystko
musieliście robić. Zapłaciliśmy za to cenę, nie będzie takiej sytuacji raczej, czego bym sobie też życzył, że będzie nas 10 milionów tak szybko, ale my musimy zacząć pracę od podstaw. My wszyscy. Ja kiedyś też zaczynałem w dziale rozwoju związku jako organizator, chodziłem po sklepach, to namawiałem ludzi, żeby się zapisali do związku. To trudne było, bo ja wchodziłem do sklepu na salę i mnie zaraz wywarali, no bo musiałem rozmawiać z pracownikiem. No przychodziłem jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Spotykałem się z ludźmi na przystankach autobusowych, jak kończyli zmiany o 23 w nocy, rozmawiałem, namawiałem. Wiele usłyszałem gorzkich słów, ale pomyślałem sobie tak, no tak jak tutaj pan przewodniczący powiedział, no po co jesteś w tej Solidarności, po co do tego związku przyszedłeś? Po co ty tu jesteś? Po to, żeby zapłacić składkę i powiedzieć, weźmy się i zróbcie? No to tak nic się nie da, bo to nie załatwi wam przewodniczący Komisji Krajowej, choćby był najwspanialszy i najbardziej po prostu, nie wiem, sztuczna inteligencja niemalże, on nie załatwi wszystkiego, bo on musi mieć ludzi za sobą. Jak nie będzie miał za sobą ludzi, no to on jest nic, nic nie znaczy. Tak samo wy w zakładzie pracy, no będziecie sobie przewodniczącym, no jesteście najbardziej inteligentni, najmądrzejsi na świecie. No jak nie macie ludzi za sobą, to co, pójdziecie do tego pracodawcy, co mu powiecie? Hello, jestem przewodniczący, chcę tutaj wstawiać warunki, tak? No to wam pokażę drzwi i koniec, tak? Dlatego najważniejszy jest człowiek i to pytanie, co robić, aktywizować ludzi. Tak, taka byłaby moja odpowiedź. Ja jeszcze tylko tak dołożę do tego wszystkiego, że no musimy popatrzeć na Solidarność całościowo, nie? Czyli mamy związek zawodowy i jesteśmy w 2023 roku, ale jakbyśmy sobie tak się cofnęli na przestrzeni tych ostatnich 30 paru lat, to zobaczymy, że w zasadzie wszystkim dookoła zależało na tym, żeby pokazać Solidarność jak z najgorszej strony. I będzie zależało, tak, bo to się nic nie zmieni. I wiesz, i to jest pokłosie trochę tego, że ty musisz, jesteś członkiem fajnego związku, tworzycie sobie organizację, rozumiecie zasady prawne, dlaczego warto być w związku, a tak naprawdę musisz ludziom udowadniać, że nie jesteś wielbłądem, nie? I to jest jakby największy problem, więc dlatego ja to powiedziałam, że ta ulotka, wszystkie inne rzeczy, one nie mówią do ludzi. To, co oni usłyszą i będą myśleć o związku zawodowym, zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas, nie? Ja na przykład bardzo często od pracodawców korporacyjnych słyszę no głupotę tak naprawdę, bo to jest nieuprawnione, ale oni to wykorzystują w swojej komunikacji i tym wygrywają, bo kto ma komunikację, kto jest pierwszy z komunikacją, ten ma władzę. Więc nie śpimy nigdy z komunikacją, ale uważają, że są uprawnieni do wyciągania wysokiego wniosku, że jeżeli w zakładzie XY, w firmie jakiejś tam, jest 100 pracowników i należy do związku 10 osób, to on uważa, że 90% jest zadowolonych. Taki ma argument. Bo te 10 to są frustraci, którzy założyli związek zawodowy i są niezadowoleni, a 90% jest zadowolonych, wiesz? I bardzo często jest tak, że jest taka zasada, Michał też ją na pewno stosował, bo to jest stara i dobra zasada, jak mówię, jak coś się sprawdza, to się tego nie zmienia. To jest taka zasada metody plucia do zupy. Jak rozmawiasz z kimś i wiesz, że coś go może boleć, ale nie do końca on o tym ci chce powiedzieć, no to mówisz, ale to nie wkurza cię to, że na przykład pracodawca uważa, że jesteś zadowolony. No i wiesz, to, co my powiemy, jak my im przedstawimy, jaką będziemy mieć wizję, w jakim kierunku pójdziemy. Dzisiaj mówiliśmy o misji związkowej. Ja już nie chciałam przedłużać wtedy tego panelu i się tam gdzieś zgłaszać do wypowiedzi, ale to jest istota. Jaką ty masz misję? Ty sam w sobie. Nie cały związek zawodowy, do którego należysz, tylko ty jako członek związku. Misja dla mnie, w moim rozumieniu, to jest cel, coś, do czego dążę. I ona się będzie zmieniać za każdym razem, bo ty możesz sobie jako cel i misję założyć, że ty na przykład uzwiązkowisz 35% swojego zakładu, nie? Na samym początku. Ale może się okazać, że musisz zmienić ten cel i tę misję, ponieważ bez jakichś sukcesów, bez prób innych rzeczy, ty do tego nie dojdziesz, nie? Więc sobie, tam, nie wiem, zmienisz na 15 i to też już będzie sukces i należy się tym chwalić, nie? Ale sam benefit, samo spotkanie na kręglach przy piwie, festyn, biegi, jakie są na przykład w Solidarności i wszystkie te działania na przykład około charytatywne, one nie załatwią sprawy tak naprawdę, jeśli chodzi o liczbę członków związku. W latach 80. był inny powód, dla którego ludzie weszli do związku zawodowego, a teraz jesteśmy w jeszcze innym. To jest też coś, o czym mówiliśmy, od czego zaczęłam, powiedziałam, dlaczego ja założyłam związek i wydaje mi się, że młodzi ludzie teraz by tego nie zrobili. Dlatego, że
mówi się, że jest rynek pracownika, ja się z tym absolutnie nie zgadzam. Rynek pracownika jest tylko w wąskich dziedzinach, gdzie macie specjalistów. Ale jeżeli pracujesz na produkcji, czy w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie zarabiasz minimalną albo trochę więcej niż minimalną i masz do tego jakąś premię, to tak naprawdę jak ci się nie podoba i się nie zorganizujesz związek zawodowy i nie spróbujesz zmienić, to co zrobisz? Zmienisz robotę. Na jaką? Na dokładnie taką samą, jeszcze może być może w perspektywie czasu gorszą, tak? Bo na dzień dobry dostaniesz być może trochę więcej brutto, ale finalnie w twoim bilansie wyjdzie, że jesteś na minusie. Ale młodzi ludzie w ten sposób w tej chwili myślą, jak mi się nie podoba tutaj, to pójdę gdzie indziej. I to jest też ten problem organizowania pracowników tych platformowych, nie? Dlatego no, mój apel do was jest taki, chwalcie się tym, organizujcie ludzi, rozmawiajcie z nimi, mówcie im, dlaczego warto być w związku zawodowym, a dodatkowo wymyślajcie fajne, ciekawe rzeczy, które będą tworzyć między wami relacje. Bo jak wy się będziecie lubić w pracy, jest też, no to jest kolejne zagadnienie, tu pewnie pan przewodniczący mi zarządzanie konfliktem, tak? Sposób prowadzenia konfliktu w firmie. Dlaczego ludzie mają się w firmie nie lubić? No bo jak się będziecie lubić, to będziecie gadać ze sobą o różnych rzeczach i być może właśnie wpadniecie na jakiś głupi pomysł typu założenie związek zawodowy. Dziękuję. Jakie jeszcze pytania z sali? Wygląda na to, że brak. Ja wam bardzo dziękuję za poświęcony czas, za owocną dyskusję. Na pewno mamy o czym myśleć. Następne forum za rok. Być może dojdziemy tu, pojawimy się tu z kolejnymi wnioskami, z nowymi pomysłami. Anna Ziętek, dziękuję państwu za uwagę. Naszymi gośćmi była Ksenia Ulanowicz-Sienkiel. Dziękuję. Waldemar Bartosz. Dziękuję. I Michał Ossowski. Dziękuję.